Dobrze, możemy zaczynać. Witamy. Witamy. No tym razem poszerzony skład. Ostatnio był uszczuplony, teraz jest poszerzony o jeszcze dwie osoby, więc 5 osób w sumie. Wtedy krok do tyłu, teraz ma do przodu. Rośniemy w siłę. No, czyli jest co? Roczniaczek, podsumowanie roku. Rok minął od ostatniego roku. No. Pamiętam, jakby to było wczoraj. No ja, bo kurwa tak szybko przeleciało. Nie dla psa kiełbasa i inne hiciory zeszłoroczne. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy ten rok był lepszy, czy gorszy niż poprzedni. Zaraz okaże. Przygotowaliśmy dla was, każdy z nas przygotował top 5 najlepszych serii 2019 roku, czyli ubiegłego, ale także jak ktoś chciał, mógł sobie jakieś tak zwane honorable mentions przygotować, czy jakieś wyróżnienia, które nie załapały się do top, jego własnego top 2019. Wiesz, no oraz wyróżnienia mogą być z różnego powodu. No ja, no tak, no moje nie są koniecznie. Wydaje mi się, że można kogoś, nie są można kogoś wyróżnić. No z jakiegoś powodu, który ci się spodobał. No i także chyba większość z nas przygotowała top 5 rozczarowań roku. Tutaj pragnę zauważyć na początku, że tu nie chodzi, że to są najgorsze serie, jakie widzieliśmy, tylko serie, które nas po prostu najbardziej rozczarowały. Czyli po prostu różnica naszych oczekiwań co do efektu finalnego. No były takie. No czyli jakie są zasady ogólnie? No właśnie, bo w tamtym roku mieliśmy taki system, że po prostu każdy podawał swoje top 5 i powiem, żeśmy na bazie tego, ile co raz zostało wspomniane, takie otrzymywało miejsce mniej więcej. No, coś takiego było. A w tym roku co, chcecie iść w te punkty? No zobaczymy. Może tworzyć na... Co? A kartę mosz? Oceni tylko punkty zbierają topki, nie? Czyli top 5 dostaje 1 punkt, jakby że top 1 dostaje 5 punktów. Gdzie to będę spisywać? No w notatniku otworzysz, albo w Excelu. No kurwa, to już nie jest taka zasadna matematyka, że musimy się spisywać. Myślę, że damy sobie radę. Znaczy ja przygotowałem od sezonu, no nie? Czyli w każdym sezonie top 1 każdego sezonu i jeden dodatkowy. No ale gdyby każdy z nas miał co innego, to jest 25 serii, roku. Nie? Ale to każdego pojedynczego z każdego sezonu serii, no to i tak będzie innego rodzaju problemu. Żeby żaden sezon nie był strony. No ale nie, no bo wiesz, w jednym sezonie mogłeś na przykład wziąć top 5 z jednego sezonu, bo one były lepsze niż tamtego. Ale wtedy wszystkie sezony inne byłyby smutne. To żeś tak postąpił. Dobrze. No dobra, to znaczy czekajcie, czyli najpierw zaczynamy od konkursu na najlepsze anime? Czy wolimy zacząć od danego? Nie, ja proponuję, chociaż... Nie no... Nie, najlepsze na koniec. No to co, rozczarowania? Ale nie o to mi chodziło. Właśnie rozczarowania będą najśmieszniejsze. Więc. Nie, właśnie o to zostawić właśnie rozczarowania na koniec. Aha, czyli rozczarowania. No. Najlepsze tematy na koniec. No. No, ale nie, zawsze twoja top lista zawsze zaczynamy od tych najgorszych, żeby ta jedynka zostawić na początek. Tak. Nie. Znaczy, ale ha, chodzi ci, że od 5 do 1. No, no ja. No, idziemy no, od 5 do 1. No, topka najlepsza. No. No dobra, no to kto zaczyna, w tym roku, bo ja w tamtym zaczynam, więc... No ja chyba zaczynam w tamtym. Nie, Rafa zaczyna. Nie? Ja proponuję, żeby gość specjalny rozpoczął. Znaczy, z najgorszych z najgorszych, który rozczarowań, jakie mnie spotkałem... A ci nie, teraz nie. Najgorsze zrobić nasze... Najgorsze z najlepszych. Topa, piąte miejsce. Najlepsze mów. Piąte miejsce, najlepsze. Najlepsze na razie. Najgorsze zrobimy na koniec. Dobra, najlepsze, ale na piątym miejscu, zgadza się? No, dokładnie. Oczywiście tak naprawdę w większości serii żeśmy tu już dosyć długo opowiadali, więc to raczej będzie taki skrót myślowy. No chyba, że Olek będziesz chciał coś dać ciebie, bo nie miałeś okazji. Nie miałeś okazji, więc... Więc tak, z najlepszych anime na piątym miejscu, czy na tym ostatnim z najlepszych, no to wydałbym Vinland Saga. Vinland Saga moim zdaniem była bardzo fajna, chociaż no przynudzała, no nie? No niestety było dużo polityki. Za mało troszeczkę wojaczki, ale fajnie opisany bohaterowie. No i co ja chciałem jeszcze powiedzieć, no należy jej się za to, że to są wikingowie, no, że to jest, tego nie ma dużo, a no jest to naprawdę fajna rzecz, żeby to wreszcie opisać gdzieś szerzej i bardziej głębiej. Chcesz powiedzieć historię? Tak, historię o te tradycje, co oni mieli, tą politykę, którą prowadzili, no nie? No fajne to było, no oczywiście nie można tego porównać do serialu Wikingów, tylko to jest w świecie anime, ale ogólnie no uważam to za trzeba, no, u mnie w mojej liście powinno to się znaleźć z głównej przyczyny tego, że tego nie ma dużo i nikt tego w Japonii nie poruszają tych tematów, tych mitologii.
wikingowskiej, prawda? Może nie mitologii, ogólnie bardziej, historii, bardziej mało historii, wszystkiego. No więc i no, przede wszystkim jeszcze takie czarne średniowiecze, no nie? Takie, takie brudne, no nie? Takie... nie było w tym anime może... Tak, Berserk czy mniej? Nie. Berserk był... Berserk to jest dark fantasy, no... to jest jeszcze co innego. Ale nie, bo go tak mrok ogólnie. No to jest wczesne średniowiecze, mroczne wieki. Tak, ja bym powiedział, realistyczne. Realistyczne, ale właśnie to jest to, że... No, piękne, właśnie to chciałem zobaczyć, jak patrzyłem na te anime i one powinny być na pierwszym miejscu tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o wikingowie, fajna akcja, jest co... jest tego niewiele, a chciałbym zobaczyć jakieś piękne, legendarne, epickie bitwy, prawda? Jakieś szermiercze wyzwania, prawda? Tych bohaterów. No a tutaj właśnie jest takie to podzielone, że jest fajna fabuła, fajni bohaterowie. I myślisz sobie, a będzie pięknie pokazane jakaś tam bitwa, będą się przemierkować, super, no nie? I nagle wikingowie, 10 wikingów podnoszą swój statek i ruszają, szarżują na jakieś tam, nie wiem, fortece czy coś, to było w 8 czy 7 odcinku. Człowiek, no, Irsan. No całe te anime można porównać do tego gościa, pół ślepego. Muzeza no, i nie wiem, coś. Nie ma... No po prostu było to, jest to fajne, ale no niestety tutaj to troszeczkę więcej polityki, ciągnięcia się, ale fajne pokazanie tej religijności, było to ciekawe. Nie? Było, u mnie moje liście to się znajduje głównie z tego tematu, z tego, że to jest, tego nie ma nigdzie. No nie zobaczysz tematyki z wikingami gdzieś szerzej niż w tym, jak w tym. Nie wiem, czy można jakieś porównać jakieś anime, co było wcześniej o wikingach. No nie było. Nie, właśnie, no właśnie nie ma za bardzo takiego. Były jakieś tam... Czy jest takie dużo jakichś tam średniowieczu, ale to jest taki inny klimat zawsze. Ale daj przykład teraz średniowieczny. Taki gier, taki ale historyczny. Taki realistyczny. Ale nie, realistycznie nie mają, ale mieli takie, wiesz, mieszane z fantazy. Aha, no. Znaczy, no to się, to nie liczymy, bo to jest jakby oparty na jakichś faktach historycznych, nie? Taki właśnie jest mało. Jest z Chin parę takich historii, ale to tak, jest Azja, tak. Więc powiedzmy, że to nie wliczamy tak, jakby w ten cały trend. Tak poza tym średniowiecze, no było parę, ale ciężko teraz przypomnieć, no, co Berserk oprócz... Nie, no Berserk to jest co innego. Nie liczymy, ale do 7 tomu, wiesz o co chodzi, odjąć to samego Flafa tego... samego jego młodości, jak dojrzewał, nie licząc tych demonów później, co się pojawiły, ale to było piękne średniowiecze i cała ta odrębna historia samego dojrzewania tego Gatsa, prawda, była takim... Było coś fajnego, było to takie brudne, było to prawdziwe, no nie? A czytałeś w ogóle manga? Oczywiście, no tylko że... Potem były takie rozdzialiki nawet ciekawe, no ale te potwory, nie? Potwory no, jakby to niszczyły ten klimat. No właśnie, ja bym chciał... Znaczy mi się podobało, ale chodzi mi klimat historyczny taki. No tak stricte. To było... No właśnie, z historią średniowiecza to nie miało dużo wspólnego, jeśli chodzi o taktykę, wszystko to było takie po prostu typowe fantazy, więc ja bym raczej nie przyrównywał tego do jakichś historycznych tych, bo same elementy zbroi, jakieś walki, to było bez sensu, jakieś rycerze zakuci stal szarżowali, tam, no to każdy to było epickie, ale nie zgodne z realiami historycznymi, więc tutaj raczej bym tego nie nazywał takim... Niby tak, ale z drugiej strony nie mamy co wybrzydzać, bo nie możemy patrzeć na oryginalność, znaczy... jak to się nazywa, rekonstrukcję prawdziwą w anime, dlatego że Japończycy nigdy nie zrobią anime rekonstrukcyjnego takiego, jakiegoś takiego 100%, powiedzmy, dajmy przykład pierwszego anime, który w 100% jest adekwatny do życia, wiecie o co chodzi, taki nie skaczenie na 10 metrów, takie 100% realistycznego anime. Jest parę takich romansów. Romansów. No. Ja wiem, przychodzi na przykład Emma, na przykład, jedną z takich, tylko że to kompletnie ima się z tym średniowieczem i tak dalej, ale chodzi, jest mało fantastycznych, historycznych, gdzie jest to nie, Emma na przykład, romans i tak dalej, to było bardziej na dramat, na bohaterów, nastawienie, prawda? Ale jeżeli popatrzymy na realia, powiedzmy, jak już mają się gdzieś tam bić, powiedzmy, już nawet nie średniowiecze, ale gdziekolwiek, jakieś mordobicie, powiedzmy, Naruto, schodzimy bardzo nisko, no nie? Ale... Abyś podbiegnął. No, ale chodzi mi o to, że pokażmy gdzieś, nie ma realistycznych potyczek, bitew na mieczyki, na... Wiesz, nie ma realizmu w anime, taki oddanie. Trzeba przeanalizować dokładnie. No, to byłoby nudne, no. On musi być taki element shonena, żeby jakby ludzi zaciekawiło. Czy to nie musi być shonen, to może być też seinen, nie? Z takim jakby ciężkim klimatem, no, jakiś... No bo na przykład Berserk jest seinenem, nie? To nie jest shonen. No, ale to jest za dużo mordów i gwałtów, żeby to jakby się wpisywało.
Znaczy, reasumując, jeżeli chodzi o moją topkę dla was, to było to takie nie poruszyło was. Żaden z nich, z was nie ma tego na pewno, tak? Ale co, czy na co? Wina Saga. Może ktoś mamy, ma. To się dopiero okaże. Okaże się, tak? To... A czy jeszcze zobaczymy. Nie było tego... Ja raczej się nie ma co. Filmik już jest na internecie, ale jeszcze nie ma opublikowany. To właśnie dużo mi opowiadali o Wilandzie. No i... O, nawet widzisz ocenę, którą daliśmy jako community. Very good. Community dostał 8. Tak, znaczy mój kolega, który tak na przykład średnio ogląda anime, tylko takie wyrywkowo to, co mu się spodoba, to ogląda raz, 3 anime na rok, powiedzmy. No nie? I on to oglądał. Seba! Dwa i Wieland. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. No tak to wyglądało jego statystycznie. No to... Odpadł im prawo. No koniec końców, mu się w tym anime bardziej podoba, niż walka, to co ja opisałem, mi się podobało w tym bohaterowie, to, że to są wikingowie, a mu z kolei mu się podobała ta polityka. Bo rzeczywiście ta polityka ale jest... ta polityka była od połowy mniej więcej, jak mi się kojarzy. No nie? Tak, ona się dopiero włączyła do akcji, ale potem wzięła taki główny nurt, jakby tego głównego bohatera i jego historię tak zlewali i może na pewno to się pojawi jego część jego historii dalej, ale ogółem różne ludzie mają różne podobają się pod różnymi względami te anime. Też z tego względu, że jeżeli lubisz walkę, to jest dla ciebie, też jest troszeczkę walki, lubisz politykę, troszeczkę gry o tron, takiej mniejszej, tak, też to jest dla ciebie, no nie? Jedynego, czego tam brakuje, to jakiejś tam porządniejszej dramy, bo ta drama była trochę słabo opisana na razie, nie zachwyciła. Ale jest to pozytywne anime tego roku na pewno. No. Na pewno. Dobra. To mamy anime numer 5, czyli dostaje 1 punkt. Vinlando. Chcesz to patrzeć z oczu? Zobaczymy, co powiedzą inni, ale... Tu powinna być taka tablica. Tak. To tak, to będzie naszą tablicą. Chcesz, to możesz, no. Łatwiej na pewno. Co jest Olku na miejscu czwartym? A, ja może od początku do końca mówię, tak? No. Wszyscy mówimy. Nie. Dobra, no to... Muszę teraz to przeanalizować, bo... No powiem tak, że miejscem piątym tutaj nikogo nie zaskoczyłeś, o! Że tak powiem? Dobra, mam. Więc powiedzmy, jeżeli chodzi... Mówimy o seriach, czy jeszcze filmki nowe chodzi? Seria. Tylko seria. Mhm. No to A ty można liście film? No mam film, takie ciekawostkę... Tak, w sumie jak on jest to top 5, nie miałeś doprecyzowane, że serię, to niech będzie ten film. No. Wiesz co, dodam to nie będzie na czwartym miejscu, ale dodam to jako ciekawostkę. Ken Kroll Connect, no nie? Co ostatnio oglądałem, Ken Kroll Connect, to pamiętasz to, co sam zrobił koleś i potem wzięło się za to poważne studio i zrobili pełnometrażówkę. Ken Kroll Connect. Nie słyszę o tym, co to jest. Bardzo... Tam koleś tam animował ogólnie. Jak to się pisze? Censorol. Co to znaczy censor? Nie wiem. Aha, to wiem, co to jest. To jest... Ale Connect, bo to jest sequel. No ja wiem, ale to... Nie. Aha. Nie wiem, co to jest. Pierwsze to raz widzę. Ale to długo robili, nie? Dlatego, że jak to Seba mi powiedział... To miała być seria TV, potem coś tam i w końcu zrobili film, tak? Ale zrobili coś, co... ja to chwalę dlatego, że zrobili coś jak na styl dawnego anime. Ja to porównywałem... Jak się poczytam? Nie. No, z kreski tak, z kreski tak, ale chodzi mi o tę dzikość akcji, tu jest na bieżąco... Co, w FLCL? O właśnie! Furi kuri. Tak, furi kuri. No, myślę, że też mnie zniechęcił ten. Bardzo furi kuri. W sumie jedynka była do tego podobno lekko, no. Tu jest inaczej, tu jest bardziej stabilnie, bo tam emocjonalnie się wchiało wszystko, nie? A tutaj jest bardziej stabilnie, ale co chwilę jest... Chujowo, ale stabilnie. No. Tak, jest dzieje się dużo, no nie? Nie, polecam ogółem, ale to już tam dla ciekawostki wszyscy w sumie sobie zobaczą, bo warto, bo jest to naprawdę, można to docenić wieloma rzeczami. Zagłuszasz kolejny. No właśnie, chcę tak... Tak będziesz robił, to długo będziesz rozumiał cało. Weź to całe, to jedną filtę, a nie... No nie wiem, że to jest... Weź to jak jakiegoś wodospadu. Dobra, czyli teraz miejsce czwarte, tak? To było czwarte. Ale to jest twoje czwarte, czy to jest taki... Nie, to jest taki dodatek. To jest ciekawostka. A pokaż, jakie to ma te... Nazwijmy to Honorable Mention. To? Nie każdy będzie mieć jeden dodatek. No, jakbyście to oglądać, to najpierw ci polecą tę starość już, 2009. Nie, to zawodziło. Tu jest taki wielki potwór, tajemnicza dziewczyna i gość, taką fajtłapa. Kształtny, nie? Tak to wygląda. To jest
Trochę Battle Royale, tak to nazwijmy. To trwa 26 minut, to jest film, ale taki jednoodcinkowy. A ten drugi ile? Też... Godzina 15 tego. To filmu. Chodzi o tym dłuższy oczywiście, no nie? No godzina 15. To jest Battle Royale po prostu. Oni się tam zabijają, każdy z tych stworków ma jakieś umiejętności, każdy z nich ma jakieś... Czyli rozwinęli fabułę. Bardzo, bardzo fajne i dochodzi do jakichś fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że to będą kontynuować. No niby jest, pisze 3 film. Nie, naprawdę. Tu jest. O. Niby mają zrobić coś. Nie, na pewno będzie warto, bo to trzeba zobaczyć, moim zdaniem. No dobra, no to Mugen no Jin Immortal, czyli Sword of Immortal. A to wyszło? To wyszło. To jeszcze leci? To jeszcze leci, ale było mówione, że to co wyszło w tym to się zaczęło. W roku, zaczęło to jak się. To wliczamy? Znaczy nie, no musi się skończyć. Musi się skończyć. Dobra, nie szkodzi. Ale to już będziecie wiedzieć, o ile, że coś, to raczej powinno się znaleźć w przyszłej topce. Moim zdaniem nie. No, ale ja nie widziałem. Pierwsze słyszę. To jest bardzo ta starość. Tak. Bo nawet w Polsce manga wyszła, nie? Ale to znaczy starość, to kiedyś to zaczęło. A czy chodzi mi ogólnie cały temat tego mieczu nieśmiertelnego, jest bardzo stary. Czy to jest w ogóle remake? Zrobili stare anime kiedyś z tego, nie? Sword of Immortal pełnometrażowy? Nie, jeszcze nie było tego. Nie. Na Netflixie był właśnie taki manga, nie wiem, czy to był Sword of Immortal właśnie. Na Netflixie? Nie. Nie sało. Sword of Immortal była ekranizacja słabsza, wcześniejsza. Tak, to jest tego roku, a wcześniej zrobili taką słabszą, cenzurowaną, bo tutaj jest bez ogródki. Pełny gore... Aż to widziałem, nie mi się podobało. To jest okropne. To jest beszt na to, no nie? Moim zdaniem za bardzo uciskają wszystko. No. Bijają w chuj. A weź no wpisz tak. Wpisz na Netflix gdzieś tam w Google. Bo ja kojarzę, że właśnie była taka adaptacja Netflixa też chyba. Nie. Na nie? Pewno nie. Ale coś zrobili, ja pamiętam, że tam było... To wydaje Amazon. Wydaje Amazon, nie Netflix. Nie. No tak, ale film, że aktorzy byli... Weź no zobacz, bo to mi teraz nie daje spokoju. Aktorzy? No, że normalnie live action zrobili właśnie tego. Ale jak to się nazywało? Sword of Immortal? No, czy Mugen no Juni? Czy był pewna metrażówka z prawdziwymi aktorami? Mi się kojarzy, że tak, i to na Netflixie właśnie było. Nie, ci się kojarzy z tym... Blade of Immortal, to jest to? No chyba tak. Nie, Blade Sword to jest to samo. A tak, Blade of Immortal, no tak, to jest to. A rzeczywiście, nawet nie kojarzyłem, że takie coś wyszło. Najśmieszniejsze jest to, że mało to pamiętam. To musiało być fajnie. Wow. Tak. Nie, no my tego nie oglądałem. No, to oglądałem to, no. Nie, no muszę zobaczyć. Przez zrobię sobie tak. Dobrze wiedzieć, że takie coś jest, no. No dobra. No, czy jednak dobrze pamiętałem. YouTube zje film, więc trzeba uważać. No, dobrze jednak, to kojarzy wszystko. Dobrze, no nie będziemy opowiadać, bo to w przyszłym roku będziemy o tym szerzej chyba mówić. To jest zrobione jeszcze inne... Czy nie, wiesz, jak to jest na czwartym, to daj to jako na czwarte w sumie. Nie skończyło. Bez sensu, ale bez sensu wymyślać coś na to. Ale on mówi więcej, może więcej już? Tak. Oczywiście, to nie, to się nie zalicza znowu. Ale to się już na pewno zalicza. Kimetsu no Yaiba. No, dla mnie to... A to jest czwarte. Tak, to jest dopiero. To jest dopiero czwarte. To jest przy trzeciej próbie udało mi się wybić. Ale jak dużo mam. Jużeś ja i będę tak szybko. Więcej mam czasu antynowego. Mango w Polsce wydają. Tak, i znaczy, czemu mnie to wzięło? Co wydają? Mango to w sklepie spożywczym. Też tam będzie. Tak. No czemu? I przede wszystkim emocje, dlatego że każda z tych walk, które tam jest, nie chodzi mi o ten początek, który w pierwszym jest drama, bardzo fajnie pokazana to drama. Jest fajna fabuła, fajne postacie, ale przede wszystkim czemu to jest na tej topce, dlatego że... Jeszcze Michael Jackson. Nie tylko, ale... No i... I są cycki. Ale... Cycki gdzie? Są jakieś. Zawsze muszą być, żebym oglądał. Jakieś są. Zawsze może lubisz BDSM z bambusem, wiesz. To może to bardziej. Ale koniec końców, o co chodzi? W każdym walce, w każdej... były emocje po prostu. Brało mnie to, że czekałem na następny odcinek, na kontynuację tego, co się stało w poprzednim. Bo przy każdej walce coś mnie poruszało w serduszku, że jest to fajne, no nie? Że jest to... Tak jak przy... jak oglądasz coś i czekasz na ten odcinek, a dzieje się coś i widzisz te trudności, jakie bohater ma, prawda? Jakieś tam walczysz z czymś, nie wiadomo czy wygra, czy nie, no. I wiadomo... Wczówka w chuj, no. No, więc człowiek
Uważam, że tutaj było, to zasługuje na to miejsce głównie z tego powodu, że były emocje. Przy każdej walce były fajne stawki, było pięknie zrobione graficznie, bohaterowie. Może niektórzy byli wkurwiający. Ale... Jeden najbardziej. Tak. Szeroko już to omówiliśmy. Nie może. Nie zapraszamy może do byli. Podcastu. Tak, szczególnie te żółtymi włosami. I ta świnka też. Ale była fajna scena walki z nimi. Miały swoją jakieś tam... Ej, ta dziewuszka coś niezbyt tylko wygrywa. A co ten po lewej, to niby ten dzik? No. No on... Twarz mi się zmieni. Ale patrzcie tego. Widzisz bliżej już, Max. No nie, no czekam na następne sezony, typowi bo... Typowi przebierańcy. Trzyma to pudełko. Zwykle na nie wejdzie, już cię wniesiesz. No spoko, no i co tu jeszcze więcej do tego dodać, no... No bo są... Jest spoko. No. Rozpraszam cię, no wiem, ale to tak specjalnie. Nie, to cię teraz... Analizuję, no nie? Przetwarzam to. Muszę to przeżyć. Dobra. Ja się to było... Weź to było... Pięknie tanimy. No, tu więc... nie rozpraszasz teraz. Tu mal prawdę ci powie. A to jest Full Metal Alchemist. Roy Mustang. No dobra. To jest temat na inny raz. No ale tak poza tym, no co jeszcze fajnego? No masz poczucie tego, że ci bohaterowie mogą zginąć i tam każde życie jest tak na włosku, można powiedzieć, że nie jest to typowo... Nie czuję tego przynajmniej, że ci bohaterowie, że niektórzy stąd... Źle skończą, prawda? Więc nie wiemy coś, ale w życiu wytrwał to umrzenie. No, każdy... Każdy by chciał, no nie? Nie każdy może mieć. Ale nie, no... Mi się to... Z tym można polemizować, wiesz? Że... Bo jak tak wejdziesz w umysł twórcy i powiedzmy stworzysz taką ekipę bohaterów, to potem ciężko ich uśmiercić. Tak. Były takie próby, że jedne trzy manki głównego bohatera uśmierca z mangaka i nigdy się nie kończyło dobrze. Kończyło się śmiercią mangaki. Znaczy, no wiesz, do głównego bohatera nie, ale na przykład przy dupasach głównego bohatera to już można tam zabić. Ale było pewnie coś, że właśnie głównego bohatera uśmiercił, był taki szok i ludzie potem już odwrócili tej mangi. Tak. No ja wiem, to jakieś coś tam, nie pamiętam. Konkretnie. Znaczy, na przykład twórca Naruto, prawda? Jak jeszcze nie wiedział o tym, że to będzie taki hit i wszystko, to w planie głównym, scenariuszu, jaki on sobie wymyślił, to było to, że kilku bohaterów ginęło już po jakichś tam 30 odcinkach ekranizacji, prawda? Więc on... Naruto też? Naruto też. On miał w planie uśmiercić wiele osób po drodze, ale po prostu przez ten komercyjny sukces, jaki tam stworzył, po prostu musiał zmienić swoje plany. To ciekawe. Nie? Więc miał ciekawostek, to miał umrzeć na początku ten, który miał swastykę na czole, jak on się to nazywa. No miał taką swastykę. W amerykańskiej wersji nie zrobili swastyki, tylko zrobili... Bo ten znak szczęścia, wiesz, ten buddyjski, no nie? I on miał to na... Pandze ma to na czole, no nie? A w ekranizacjach zrobili inaczej, żeby po to... Żeby... Mało ważne. Koniec końców miał uśmiercać, miało fabuła iść dużo szybciej, prawda, jak Fullmetal Alchemic, ale po prostu przez ten komercyjny sukces stwierdził, że trzeba to przeciągnąć, no nie, dlatego tak źle moim zdaniem wyszło, bo Naruto miało swoje chwile, prawda, gdyby nie to, że komercyjne pieniążki go zmusiły, no bo... Albo edytor i cała ekipa, nie? Tak, tego tak, Shonen Jumpa. Zgadza się, no naciskali go i musieli, no nie, ale z drugiej strony, no nie można się dziwić, z tym może być podobnie, no nie? Ja mnie to podobno tak bardzo, bo już ukreślili chyba ostatni ark nawet. Tak? No ja mam nadzieję, że nie będą tego ciągnąć nieskończoność, no nie? Dobra. To się nazywa sztuka. Dalej. Chyba się poprawili po tym, wiesz? Albo to była okładka taka stylizowana, nie wiem, ciężko. Takie fanowskie okładki dawałem, wiesz? Co tam masz na miejscu trzecim? Więc tak, Neverland, nie? Yosuko no Neverland. To no... Typowy japoński sierociniec. Tak. Super fabularnie, trzyma w napięciu, bohaterowie super. To, co się wyjaśnia z biegiem czasu, za każdym odcinek czekasz na następne. No i...
Tylko, że końcówka, no nie? Końcówka troszeczkę to nieprzemyślane, troszeczkę było tak, mogliby troszeczkę więcej zrobić, przekonać mnie do tej końcówki, jaką zrobili, a nie zrobili jej poprawnie, moim zdaniem, mogli troszeczkę więcej realizmu dać, bardziej wnikliwą tą końcówkę, taką niespodziewaną i to nie było to, ale zasługuje na to miejsce, bo to, co będzie dalej i cała fabuła, cały świat, który oni zarysowali, jest warty zobaczenia. I to jest na pewno. Ale może rozczarować. Może rozczarować. Ale bo tak. Zauważ, że to jest jakby ten, powiedzmy, pierwszy ark, to polegał jakby na takich grach psychologicznych między tak. Tam dziećmi a nauczycielką, a potem może być całkowicie inaczej. Tu już będzie otwarty świat, jakby nie wiadomo, co to będzie. No tak, walka o przetrwanie teraz. Ale w tym sezonie mi się daje właśnie... Nie wiem, ale że... po prostu gdybą, nie? Co to może oni być? Przeszli, oni przeszli przez mura, tam się może okazać, że tam będzie druga farma i znowu będzie. A czy to byłoby najbardziej takie bezpieczne dla autora, nie? Żeby tak zrobić. Znaczy, nie tak. No, wiesz, ja bazuję na tym sezonie, ale pamiętam, że w tym sezonie mi się podobało, że tam, znaczy przynajmniej tak to wygląda, pewnie może tak nie być, jak się potem okaże, ale wrócili tego takiego, tego siwego. No to jest taki prison break. No, może. Ja, śmiercili, dali go tam kurwa do tego autka. Nie, ale tak nie było powiedziane, że zginął. No ale to tak, wiesz, widzmo tak zakładać. Może mu ręka zginął. Ja tak zakładam, nie jest to... Wiesz, jeżeli nie wyjdzie dalszy sezon, to możesz może założyć, że nie żyje. Będzie taki potem, wiesz, albo do szantażu będą używać. No, nie, no to jest konieczność, nie? A moim zdaniem zobaczenia. No jak zrobią, czy no niby jest już. Kiedy to wyjdzie? W tym roku. No. No. Oktober. I to jest fajne, że mam nadzieję, że te postacie, które uciekły, będą się tracić, wiesz, w taki szczególny, fajny sposób poświęcania się. Tak, ale każdy liczy na to nieszczęście tych ludzi, nie? Każdy by tak dzieci. Na tą skórkę od banana, którą będą uciekać i każdy... Ja w tym banana, że tak nadziali na ten, na parasol. Tak. No, sławetna scena. No i... Nie. To ja się tym kończę. Dobra, no to co, no to lecimy. Lecimy dalej, może się to już... Drugi, nie? Drugie miejsce. Jest tak, a powiedzcie mi, no. Bo jest pierwszy i drugi sezon tego anime. To się zaczekuje. Oba były w tym roku. Oba były w tym roku. No to wybierz, który lepszy jest. No. A, no. Dobra, no to z tym poczekamy, bo to... Dlatego też w miejscu pierwszym, tak? Tak, bo to dał na miejscu. No ale nie, no powiedz te drugie, bo teraz mnie zaskoczyłeś. No to zobaczysz, to będzie egzekwo pierwszy i drugi sezon, będzie na tym samym pierwszym miejscu. No to Beastars. To były dwa sezon? To było drugie miejsce, bo to jest pierwsze. A tam będzie egzekwo pierwszy i drugi sezon, bo jednakowo mi się podobało, więc... To Patryk czego ostatnio nam opowiadał. Nie, Beastars... To nawet zaczął oglądać od ostatniego razu, bo powiedziałem, że Fury. Ale takie ciekawe. Nie, Beastars, nie wiem co, czy później mnie tak samo w następnych sezonach, który będzie mnie wciągnie jak ten pierwszy. Było to fajne, było to ciekawe, nigdzie tego nie było jeszcze wcześniej, emocje były... Disney zrobił. Nie ma nic. Wersja cenzurowana. Pamiętacie co, właśnie ostatnio my tu poruszali na tym podcaście, to był sobota, że ktoś gadał, że... Znaczy Michał gadał, że cię odstraszało tam, że mu coś gadał, że tam jest to taka ten królik dziwka. Jakby ci gadał, że cię odstrasza, że to takie zwierzątka. I ci powiem, to oglądał i kurwa, co jest niepokojącego. Nie wiem tego określić. To nie są ludzie z oczkami i ogonkiem, no to są takie prawdziwe zwierzęta, nie? To jest takie dziwne, które... No właśnie mnie to... W ogóle te oczy są niepokojące, takie... Kamyczki. Chyba czuję, jak tak oglądam, to czuję, że grzesz. Szatan się to interesuje. Ale właśnie, wiesz co najgorsze? Cofnij tam do tej pierwszej okładki. No. Ona tu wygląda, tutaj. Normalnie ma. Ona tu wygląda, jakby była taką fuj wysoko i dorosła. Ona jest kurwa takim karłem, kurwa. Aha, no w tym. No ale nie, właśnie to kurwa wygląda tak, że ona jest takim karłem, a ten wilk jest taki fuj wysoki, to wygląda jak taka pedofilia. No nie gadam, że to jest takie nienaturalne. No tak, się na przykład pojawia postać, jakaś taka kurwa dziewczynka mała i gada, że mam 500 lat, a tak mała i... Nie dyskutujemy o zbójstach, nie dyskutujemy. Patryczek, daj to tam punkty. Koniec końców, co jeszcze chciałem powiedzieć? 4. Nie, no 5, bo to jest pierwsze miejsce, nie? Nie, to jest drugie, nie rozumiesz. Aha, drugie. On się pyta o pierwsze. Czy się liczy, jak są dwa sezony w jednym roku. Więc koniec końców,
Najlepsze było to w tym, że całą serię ma się wrażenie, że to się nie może dobrze skończyć. Oglądasz to i... Opening w ogóle sugeruje, nie? Tak. Też swoje. Że... Ale fajnie wykonany jest. I czekasz, kiedy to jebnie, nie? Czekasz, kiedy to będzie ten moment, kiedy te klocki się posypią, no nie? Może potem się posypią. Oczywiście, ja się... Znaczy ten... Fajnie, że jest taki, tam jest, że kuwa takie wypchane, jakby pluszaki. No, ja też polecam. To jeszcze był bieda, ale kuwa... Niby to wiesz, jak to leci, to też miło fajne graficznie, ale... Będę to 3D to nie jest nigdy takie fajne, moim zdaniem, rysowane. Ale to ja też fajnie to wykonali. To ja proponuję dać temu ocenę, bo... mi dalej, bo tylko Patryk widział, teraz już Sebek i Olek widzieli. Ale z tym to jest tak samo jak na przykład w Polsce, jeśli jest dubbing, to też na niego dziwnie patrzy. To są przyzwyczajenia. Nie, to nie do czego dubbing. Wiesz, jaki jest problem? Problem nie jest dla mnie ta animacja. No kurwa, nie wiem, czy jest jakie wrażenie, no jak te postacie się tam ruszają, to tak jakby kurwa w takim bezsłomu osłonie. One czasami tak idą, jakby tak. No tak bardzo. Taki bezwład. A, jest. To jest taki bezwład. Nie wiem, jak to określić. Nie wiem. To jest takie. Takie sobie. No. A czy wiesz, czemu tak jest? Bo na pewno nie robili mock-upa i ci kazali tym aktorom jakoś tak dziwnie się poruszać. No, w taki specyficzny sposób. I to tak się po prostu zarejestrowało. Ale tak sceny, które ważniejsze, ale sceny są to się do przyzwyczaić. Jak na przykład widzisz animacja zwykłym takim anime, to tam są chyba 3 klatki na sekundę, nie? Tak, czyli takie keyframe'y. Na pewno pod kątem takiej animacji komputerowej to jest najlepsze wykonane takie anime w tym roku, na pewno. I no chodzi mi o to, że to jeszcze temu brakuje coś, żeby to była taka sama animacja, jak jest zręczna, nie? Jakby to jeszcze muszą poprawić coś. To nie, na wszystko idzie po roku do przodu, to wierzę. No coś czasem to będzie. Ale zauważ też takie filmy Pixara, też mają takie dziwne takie gestykulowanie w tych... Tak mi się wydaje, to jest moje wrażenie. Ale tam jest taka kartonizacja tych postaci, a tu jakby one starają się takie być półrealistyczne, jak bardzo mogą być takie zwierzaczki w ubraniach, ale jakby idą w taki realizm i to jakby tak widać to. No nie wiem, ja tak odnoszę takie wrażenie po prostu. No to co, chcecie ocenić? Czy potem? Znaczy ja tego nie oceniam, bo jeszcze tego całego nie wierzę. Ale teoretycznie trzy ludzi widziałem. Dobra, no to pierwsze miejsce. I to na koniec zostawiam. Dobra. Pierwsze miejsce to jest taki... To było... już tu patrzę. Ja już mnie zaciekawi, co tam dwa sezony miało takiego dobrego? Dobrego chyba. Kono Oto Tomare. Aha, to co to grałem na tych koto. To jest Dragon. Tak, to były dwa sezony, oczywiście były. Tak, i czemu... No dobrze, opowiedz, uzasadnij ten swój wybór, bo... Uzasadnij. Czyż tu wielki fan już się wyłonił w zeszłym tygodniu. Patryk cierpi chyba. Nie, jest to fantastyczne, bo co prawda jest to proste. Jest to proste anime, bo wszystko co przeżyliśmy i widzieliśmy już, no nie? Ale bohaterowie są sympatyczni. I o co chodzi? Ja to oglądałem, jak ja oglądam te, wiesz, Vinland Saga, Sword of Immortal, te gore, wszystko się krewleje. To dla mnie taki, to było idealny po prostu taki... taki uziemienie, wiesz, do ziemi, żebym nie był psychorem, jak wejdę z domu, no nie? To było takie uspokojenie mnie po tych wszystkich flakach i krwiach, które oglądam. No te fajne emocje, fajne romansiki, takie Sense of Life, jest naprawdę fenomenalnym anime w tym roku dla mnie. Fajnie zrobione, fajna muzyka i dwa, że pokazała mi coś, czego nie znałem o Japonii, a okazało się, że to jest dosyć ciekawe. No jak się wejdzie na YouTube i zobaczy sobie ich co można zrobić z tymi instrumentami, to jest naprawdę fajna rzecz, no nie? Fajne dźwięki. Pierdolnąć przez łeb, nie? Takim pniakiem. Słuchaj, w samej serii masz jedno, wiesz, uszkodzenie ciała po tym noszeniu tego, no nie? Więc to jest broń. Słabeusz. I patrz, weźmiesz te wszystkie cięciwy, te wszystkie... Cięciwy, struny! Ile osób możesz zabić? I każdym pojedynczym, no nie? Garota zrobić. Tak, więc... Nie, ale ogólnie warto zobaczyć. Dla mnie było to takim odskocznią od wszystkiego innego, co oglądam. I dawno nie widziałem tak fajnych bohaterów, nie? Zrobionych. Taki, nie wiem, może serium to zrobiło robotę, ja nie wiem, ale było dla mnie fajne to było. I to zasługuje u mnie w pierwszym miejscu być. Przez to, że mnie uspokoiło po tych wszystkich innych anime, które oglądam. Ciekawa lista, powiem. No. Masz coś jakby Honorable Mentions, coś jakieś wyróżnienie, czy warto jeszcze chciałbyś... Znaczy no zrobił dwa w sumie, nie zrobił tych no już film. Tak, już wyczerpałem limit... I tym Blind of Immortal... ekranowy moich dodatków. Przez pytania się, czy mogę. Mogę? Nie mogę. Mogę? Nie mogę. Może częściej.
No co, czyli na prowadzeniu jest trudno to, co mamy. A, to tak. Dopiero początek. Nikt się nie spodziewał. Co możesz sobie teraz... Czarny koń. Proponujesz, że teraz pan Sebastian... Może być koń, bo to ciebie to szybko budzi. No chyba, że nas zaskoczysz. Nie no. Tak ciekawostkę powiem, że w początku roku to akurat pierwszego sezonu był czarnicę, nie? Więc początek roku był naprawdę bombą dla mnie. No to już czuję, bo... Ja, dla mnie, no. Czyli piąte miejsce... No dobra, się zaś narażę, ale bardzo nie to. Kurde, gody. Bata ten. Nie wiem, czy się narazić, co? Bata ten. Co? Jak to się mówi? Bataten! Bataten! Przez W czy V? Normalnie się dziś dogaduję o nim, który nie wiedziałem istnienia. Nie będę wyciągnął go do... Ale to? Ja. To kurwa, nie myślałem, jak tytuł powiedzieć na jakieś skróty zwykłe. Co to jest? Kurwa, czyśmy się to w ogóle omawiali? Omawiali my to wtedy, właśnie między dietykami w górę na tym prawie. Ale nie ma tego na liście, nie ma oceny. Nie ma tego, bo wtedy tylko ja to oglądałem. No to co mieli... Przecież nikt tego nie ogląda, nie? To nie mówmy, że to omawialiśmy. To jest te przedstawienie, co mieli przedstawienie o aniołku? Tak, to jest dokładnie to. A to to, oj, no. Nie no, po prostu teraz to nie trafiło. No to nie jest... Co? To nie jest ta lista, to nie jest ta lista. To nie jest ta lista. Myślę, że można spokojnie założyć, że nie załapiesz się do top 5. Daję ci szansa, żebyś zmienił listy. A to nie jest to twoje disappointment, nie było. Nie, to moje pozytywne zakończenie po prostu. Bardzo rzadko to zdało się po prostu, żeby seria Zoe po prostu była w przystępnym humorze, po prostu bez żadnych tak w miarę podtekstów czy coś się przy nią oglądało, nie? Dobrzy dobrym humorem i jeszcze po prostu z tak fajnie dobranymi głosami, że po prostu miazga, zwłaszcza do głównej bohaterki, Mianę, tak zwanej. A to jest zmiana, po co w tym chodzi? To jest... ogólnie jest typowo komedyjka oparta na gagach typowo. No ja. Bohaterka... Nam opowiadam, co się dzieje. Dać esencję, ale... Esencja co? O pedofilce, no, która ten... No. Bo lubi tą czarnowłosą. Czemu tak od razu, no. I przekupuje te inne roli ciasteczkami, żeby się wybierały. I robi sesje zdjęciowe. Wiecie co, dajcie mi kartkę, ja będę zapisywać do mojego rozczarowania, że od razu. To jest to, co powiem sama. To zapisywać kurwa listę osobno do zgłoszenia na policję. A może zajmować punkty jak do tej top listy. No właśnie to trzeba się zastanowić na końcu, czy nie będziemy. Myślę, że nie ma się co martwić, to ma małe szanse trafić do tych razy. Bo nikt tego tutaj raczej nie widział, nie? Jestem praktycznie pewny, że są jedyne punkty, które dostał, co to anime. Nie no, mi się wydaje po prostu, że tu jest humor bezpieczny, po prostu to ma być w taka płaka po prostu. Bezpieczny, kurwa, no dziewka przekupuje kurwa dziewczynki cukierkami. To jest okej, już mam pisane sobie, wiesz, no, mi się wydaje, że mu się spodobało, bo to są jego jakieś tam doświadczenia i tam... Tak, czy mnie w piwnicy. Miłe wspomnienie. Tak wraca do piwnicy, tak... To, że ciebie ktoś kusił cukierkami? Nie, on kusił. A? Wreszcie ktoś opisał moją postawę mojego życia. Może nie opowiadajmy takich rzeczy. Pamiętam, że jak na szkoła uczyli, że... Nie wolno brać papierosów, te kuszą. Mnie tam nigdy nie zabrano papierosów. Miałeś smutne dzieciństwo! To będziesz dobre. Jakby papierosami kusiła dziewczynki, to było dobre. A nie, bo jakby Martę uczyli, że nie brać papierosów, wszystko. I pamiętam, że kurwa naszą mówili, o drogę, kurwa. Ja właśnie ostatnio... Ktoś cieszyli się, wszyscy cieszyli, że nie palę, ja kurwa, że nie muszą mnie częstować. Ale ja miałem ostatnio taką rozkminę, no nie? I tak wszyscy, teraz jest taka nagonka w telewizji, no nie? O tym, że wiesz, nie, ludzie nie wypuszczają dzieci, bo myślą, że tam zgwałcą te dzieci, no nie, że teraz notorycznie się gwałci dzieci, pedofilia wszędzie, no nie? Pierwsze słyszą. No, nie, no, że jest ten strach, że dzieci nie wychodzą, bo ma nie pozwalają, wiesz, jak my byliśmy... Ale to w telewizji tak gadajmy, to znaczy, nie. To jest prawda, nie? No tak, jest... wiesz, jak my byliśmy dziećmi, to rodzice sami nas wypychali to do domu. Rodzice sami kłopili. Dymaj na boisko, no nie? Domowe zaciszy. Wiesz, inaczej, mnie nie wpuszczali do domu po 20, no nie? Wiesz, mamo, jeźdź, no nie, a jest 20, nie mam, spieprzaj na podwórko. Tak to u mnie wygląda. I teraz się tak zastanowiłem ostatnio, tak sobie myślałem, kurczę, tak patrzę w telewizji i wszędzie w wiadomościach, te dzieci wszędzie gwałcą, no nie? I wiesz, i po pewnym momencie stałem, tak, poczułem się rozczarowany, że mnie nawet nikt nie próbował. Także co chodzi.
Może byłeś brzydkim dzieckiem. No właśnie i tak sobie uświadomiłem, Boże, czy ja byłem, czy ja nie byłem ponętny, czy ja za mało kusiłem swoim wyglądem w tych małych, wiesz, ogrodniczkach, wioskownicy, ja nie wiem. Ale mi stało się naprawdę przykro i ja nie rozumiem tego. Dobra, chciałem tylko powiedzieć wstęp trochę moim życiu. Wasolek, miejsce czwarte. Użyka na swoją historię. Dobra, tylko powoli, bo muszę, wiesz, pisać. Nie wiem, czy czuję opory, jest... żeby to ten punkt dać, ale dobra. Dobra. Zrób to dla mnie. Dobra, poświęcę się. Jeden bytomski punkt. Czyli pół trzeba wpisać. 0,5. Nie, to jest 0,7, bo 30% bezrobocie. To 0,66. Nie no, ja tam polecam. Chociaż mój znajomy lubi... Nie skorzystałem do dziś, nie skorzystałem do dziś, więc coś to znaczy. Ale temu dużo nie dał. Ale tutaj jeden z naszych znajomych bardzo wielkiego grona zobaczył i dał 8. Więc o, od ciebie dał, widzisz? Nie znam człowieka, jakiś Bartek, ale... Wypierdol na to znajomy. Chciałem to samo powiedzieć, ale jedyny kurwa zaprosił. Troll internetowy, no. Troll, no rzeczywiście, to mówisz. Dobra, co następne? Dobra, to czwarte miejsce dla Death Note'a w szkole w konwencji komedii romantycznej, Kaguya. Death Note, tak kurwa, już ci mówiłem, że to nie był żaden Death Note. Jak to nie, tam bywaj walki umysłów dużych, co ty chcesz. A to! Kaguya. Kurwa. Ja się rozkminię, to co? Tak, kurwa, opisał, jaki Death Note, ja już tu tłumaczyłem. Jak to tłumaczyłem? Good, żeś pytałem. A, chyba wet trzeba było użyć, coś tak kojarzy. Dali mi good? No, a ja tego nawet nie widział, ja nie wiem. Już nie pamiętam teraz. Ja byłem rozczarowany, może ja tam zanim. Mi się podobało. Ciężko powiedzieć. Ogólnie dużo tam zasługa, ogólnie tak, według mnie takiego dobrego odbioru dla mnie to była ta czajka. Dziewczyna chyba tam miała, nie to było 3 IQ chyba, nie? To jest reszta jak u Fowcycki. To była Chika. A, u Chika, o, przepraszam. Czajka to była inna postać. Ja, racja, to była ta suma siła. To była Loli ze snajperem, nie? Ja mi się widziałem podobało. Parę odcinków, no. Nie było złe. Mi się podobało, gdyby co Kanye tam próbował drugiego nakłonić, po prostu wyznął mu miłość w tym stylu, nie? To było dosyć dobre. Nie pierdol, że to masz na liście. No kurwa, co ty gadasz? Już widzę po twojej kurwa uśmiechu, że kurwa masz to na liście. Ja jebnie. No kurwa, no cóż, no. Dlatego milczę, opowiem potem to się o tym. Dobra, to kolejne miejsce może, bo ja będę o tym myślał, tylko daj wtedy na ten temat. Dopisuję. Kaguya. Ale co, przecież jest. To chcesz. No. Kaguya. Dobra, to trzecie miejsce. Beastars. Beastars się tu wysuwa na prowadzenie. Tak. Polecam. Sujoku. Jest. Pojebało ci sk- jajbo. Tam jest, ta seria ma tylko jeden konkretny, nie będę spoiler robił, tylko powiem, że ostatni ark. To jest tak zawalone, że to się w głowie nie mieści. No, nadnaturalne. No, to było sobie przesadzone totalnie. Przecież esencją naszych rozmów są spoilery, więc nie musisz nie będę to się tam powstrzymywać szczególnie. Joni ma ty, a nie Joni ma was. I tyle. No, ten... Czy chodzi ci o to, że zrozumiał, że to nie jest papu, tylko to jest miłość. Papu? Nie to. To jest ostatni ark przecież. Papu, on tu. To dobra, to. Ale ci chodzi o ten, o szturm? O to. O co? Szturm? No jak ten Renifer, jak te właśnie... Zajebiste, nie pomyślał, że to jest Renifer. To właśnie, był zawsze jeleń. Mówisz, to jest jeleń. Ale nie, właśnie, ty mi ostatnio gadał, że kurwa na początku zeżerają baranka. To nie był kurwa baranek. To jest alpaka. Alpaka był. Alpaki? No. Nie odróżnimy się kurwa baranka od alpaki, kurwa. Jak to mi no była morda? Muszę mu wiedzieć, co to jest. Nie było reszty ciała. A w drugim epie powiedzieli, że to alpaka. Ja myślałem, że to jest lama. No kurwa, lama alpaka to jeszcze, ale baranek, kurwa. No no i... Myślałem, że nie, musi był umrzeć. Podobny do baranka. No. Ale ja w ogóle nie kojarzyłem w całości tej postaci, jedynie taka ta mordka, jak była. Nie, bo wiesz, czemu się pomylił z barankiem, bo owieczka po nim płakała. Możliwe. Możliwe. No to co, to był Renifer czy jeleń? Jeleń, ale za bardzo nie brzmi. A może Daniel? Albo Karibu? Daniel. W ogóle wiesz, tak. Co tam mi się przypomniało, to jest takie absurdalne coś, że jakby się kurwa noga, to jakby
wykręco czy coś, nie? Ten jelen tam na początku. Mi się kojarzyło, że tak jelen to byś był kurwa do odszczołu. Byś taki woźny z takim ściągiem. Panie jelen, panie Daniel. Dokładnie kurwa, powinien go na tej tam sali gimnastycznej rozstrzelać. W tej szkole powinien być leśniczy Gukała. Leśnicy Pucha. Albo wracacie, otwieracie apteczkę tą szkolną, a tam taka gibera. To jest jedyna opcja. Taka no, dubertówka. Tak. To jest jedyny sposób leczenia tych zwierząt. No ale, ale ten Lenifer to co? Ja pamiętam go, ostatnia scena. Mówi, zabił tego kolesia i po czym... Kto jest koleś? Dobra, nie spoilerujemy. Nie spoilerujemy. Liona. No dobra, to nie spoilerujemy. Tak, nie, dobra, nie, nie było spoilerów, to nie mówimy. Dobra. Ale co mówię? A co wszystko opowiedzieć? No nie. Żeby mnie to akurat szczególnie nie poruszyło. Nie, no bo ludzie będą oglądać i będą chcieli wiedzieć. A chuj z nimi, kurwa. Dobra, wiemy, że trzecie jest Beastars. A ty czy dodaj tam? Beastars. Jest. Jest dodany. Pan już dodał do... Nie. Beastars był 4 i 3. I 7 punktów już. No, czyli teraz i miejsce drugie. Drugie było tak, dosyć, byłem taką ciężką walkę, taką zażartą dosyć. Mm-hmm. Ale pokierowałem się motem w nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Czyli na drugim miejscu Nibelandia, Neverland. Tego dom, nawet tego dom. Pierwsza połowa, uczucie zaszczucia, zagrożenia, a potem jakoś to znikło. Za mało ofiar, jak ty bym mówił wtedy, zwanych poświęceń, w końcówka zbyt przyspieszono. Ale no nie pamiętam, co mówiłem, ale... Nie mów pamięci. To powinno wyglądać jak druga część Batmana. Jak pamiętacie na początku filmu, jak ten Joker był i wszyscy ci przestępcy niby wszystko wiedzieli, niby nie i każdy ginął osobno, wiesz, zrobił swoją robotę, to tamten go odstrzelił. Tak powinno to wyglądać. Wyrolowałem cię, ja przeżyję. Chyba ten następny robi ten sznur. Wyszedł na ten... No, podnieś mnie. Było ciekawe. Ja bym mu bardzo zaskoczył i podniosło cenę. No tak, ja miałem czekać na kierowcę autobusa, na jakie autobusa? Tak, to wyglądało. Tak to powinno wyglądać, jak ktoś robi filmik, jak powinno się skończyć dane serie, tak ja bym zrobił to. Wiesz, jak jest zawsze są parodie, że jak powinien się skończyć Batman. To. Jak powinien, to tak się powinno skończyć właśnie, wiesz, Neverland, no nie? No, dobra. No. Dobra, i teraz chwalebne miejsce pierwsze. No, już się boję, no. Moje sutki. No, ale środka. Nie, no może kultury się może nie zgodzą czy coś. No, wiadomo, że się nie zgodzą, tylko nie. Ja muszę wziąć komórkę do zapisania do mojej worst list. Interstellar w wykonaniu Japończyków, czyli Kanatano Astra. Tak. To akurat takie... Nie powiedziałbym, że to jest kontrowersyjny wybór. Ja właśnie jak myśmy oceniali, to tego nie widziałem, ale ja widziałem potem i mi się nawet podobało. A mi też się podobało. Powiem szczerze, że zakończenie 9 odcinka... Nawet? To by go wybawcie podobało 20 razy co najmniej. Bardzo ci się podobało. To jest różnica, nawet, a bardzo. Nie, ale... Nie podobało mi się na początku, gdzie te ogólnie... Okej, rozumiem, te zwiedzanie tych planet, to wszystko pokazywanie, to przetrwanie, okej, tylko to było jakieś takie niemrawe po prostu. Tylko zaczął się te wszystkie te zwroty akcji, to wszystko to wyjaśnienia, to wtedy zaczęło już to bardziej angażować według mnie. Znaczy, ja pamiętam... I mój ulubiony motyw, o, widzimy dom, okej... Wszystko wiadomo. To nie jest psie niebo. No, ale... Ja oglądałem to. Razem oglądali. Tak, ale my to razem oglądaliśmy. Ja to wcześniej przed sobą oglądałem, widziałem 6 odcinków. Ja powiedziałem, o nie, okej, okay, to jest jak drużyna Z w Pokemonach. Klap. No nie włączam, nie chcę tego widzieć. No nie, a Seba mi tam mówi, ostro, to jest super, że to jest to. Ja mówię, Seba, ja to widziałem, to jest drużyna Z. Drużyna A, nie, ta drużyna R z Pokemonów. No nie, że cały czas się to powtarza. Wiesz, że ktoś kogoś ratuje i w każdym odcinku ktoś kogoś ratuje. O jakiś lament, jakieś to przyjaźnie. No nie, tak będzie do 13, a potem się okaże, że trafią na ziemię. No nie, dobra, nie oglądam tego. Ale sobie powiedział, że warto. Spotkaliśmy się, zobaczyliśmy całe i naprawdę rewelacyjnie. Że ta jednak końcówka jest troszeczkę, no, mogła być bardziej dramatyczna, bardziej rozciągnięta. I tego brakuje w tym, mogło nie być happy endingu. Oczywiście One Man Hero też było takie dosyć naciągane, że jeden koleś znaczy, się piratował. Zawsze mógłby nie być. Myślę, że powinien zginąć ten główny bohater.
Był tylko łapa od mierdolu. Ale z drugiej strony... Za dużo ratował tym. Ale z drugiej strony fajnie to powiązali z tą ręką. Kojarzycie, nie? Że teraz ty jesteś moją prawą ręką. Chcieli nawiązać do jeszcze bliższych tych... Ale... Ciekawe, co jeszcze za niego robią. No. Dzisiaj ty robisz już kręcze. Dobrze, no. Nie, ludzie, nie. Ludzie będą uszy krwawiły. Uszy... Dobra, i były czy masz, jeszcze jakieś te, były cycki. Honorable mention. Chciałbyś coś wspomnieć o czymś, nie, no to, co się nie dostało na listę. Co się nie dostało, a co miałoby się teoretycznie dostać, to było Ararabu. To było... Araburu. To było to czytanie w tym seksie, w tym szkole, ten klub literacki. No, a to? Czyli to taki twój honorable mention. Honorable mention, tak. No, myślę, że twoja lista nie była tak chujowa. A tak się ciekawostek bym dodał jeszcze w mogę. Ale pewnie, że te takie wyróżnienia to nie muszą być dobre serii, tylko coś, co cię tak zaskoczyło pozytywnie. Okej, co mnie zaskoczyło pozytywnie ogólnie, to bym dał Tatę Janusza. Tatę Janusza? Tejtnojusza, tarczownik po polsku. O nie. Tyle się nasłuchałem hejtu na ten temat. Niepotrzebnie pytałem. Tyle się na ten temat hejtu nasłuchałem. Tyle złych opinii po prostu, jak ja to włączyłem, po prostu byłem zaskoczony pozytywnie po prostu. Za dużo siedzisz na Discordzie ze zwyrolami, jakieś kurwa patologiczne nazwy rzucasz. Akurat tata nie Janusz. Było. Tata Janusz, nie, ci nie wierzę. To akurat nie było na Discordzie, cię mogę linka podesłać. Tata Janusz. To akurat na Discordzie nie było. Kurwa, ale ty, nie kojarzył mi się z Januszem chyba. No dobra, mniejsza. Ale to jest modyfikacja tytułu. Nie chcemy już słuchać o moim wyróżnieniu. No, to Janusz musi być trzecie miejsce. Nie powiedzieć do to Marcina chyba. Dawaj ocenę, Patryku. Ale co temu? No, znaczy punkty. Tak, to ja, dobrze, to teraz kto? Teraz ty. Ja? Jedziemy teraz, wrócić na gara. Czekaj, muszę wyjąć. Patrzcie, tu mam taki obrazek. To jest moja kurwa analogowa lista. To jest fajnie, żeby nie zapomnieć. Patrzcie, Patryk mnie usunąć. Co ty patrzysz, tam mam z drugiej strony disappointmenty. Na piątym miejscu mam Atak Tytanów, sezon trzeci, część druga. Kurwa, jak Harry Potter. No tak to kurwa, taki był dokładny ten. Wiem, się to spłynie, jak siedziałem na parkiem. No tak, tu żeśmy dosyć dużo o tym podali. No moim zdaniem na tym się powinna seria kończyć. Dalej powinni już mangi nie ekranizować, bo dalej to już jest paździerz. Tak? No, to się powinno skończyć. To było idealne zakończenie i tej magii, i tej serii, że nie do końca dopowiedziane, dopowiedz sobie sam, sekrety wyjaśnienia, a potem to już jest zwykły paździerz, nie? Więc tu podobało mi się, było i dużo akcji, i dużo... Tak jakby w tych 12, czy ile to było? A, na 10 odcinkach ujęli bardzo dużo... bardzo dużo mangi, gdzie mangi to było bardzo rozległe, jak po prostu się zadać na pytanie, Michale? No. Gdybyś tak miał oceniał, że teraz wszystkie sezony Tytanów, na którym by to było miejscu teoretycznie? Jakbyś to tak ocenił, tak względem poprzednich, jeżeli mogę się tak dowiedzieć jakoś. A nie wiem, czy ja pamiętam, jak to oceniłem poprzednie. Ale ty nie musisz pamiętać, jak już ocenił, tylko jak czujesz teraz, w tej chwili. Dla mnie to się to wszystko zlało taką całość, więc nie jestem w sposób ocenić. W swoim serduszku nie ma wyjątkowego sezonu. No właśnie nie. Bo dla mnie to była taka kupa, tak jakby coś tak działo takim ciągiem. Oni jechali przez ten las, jechali, dojechali, zasjechali, jechali. I ja nie mam tych rozróżnień, gdzie się kończył pierwszy sezon, a gdzie się kończył drugi. Mi się najbardziej podobało drugi. Ja nawet nie pamiętam, gdzie to się zaczynało, w którym momencie. O to ci chodzi. No, że nie wiesz, który to... No ja nie mam... Tego, to teoretycznie... Tej baszty? No tego miasta takiego, co chcieli tam zalepić tą dziurę, nie? Tam, nie, to było przy tej... To było od początku cały czas tym tym brodzie jakby, znaczy nie brodzie, tylko no, tym to, przyczółku. Ten sezon to przecież praktycznie była inna walka z tymi dwoma tytanami. A to widzisz, mi się zlało, mi się kojarzyło, że ten sezon się zaczynał, że byli w takiej baszcie, że takie działo tam mieli. A to jest drugi sezon. No widzicie, to mi się w każdym razie... To jest part pierwszy. To mi się w każdym razie bardzo, bardzo zlało wszystko. Nie, ale ten sezon był bardzo udany, tak, tylko... To końcówka była troszeczkę rozciągnięta, ale to właśnie przez to, co mówi, bo ja nie czytałem mangi, które się rozwiązały. Także na pewno seria warto obejrzenia, znaczy kto obejrzał to pierwsze sezon, na pewno tutaj, bo nie dalej patrzy, na miejscu czwartym, tutaj Kanada no Astra. Tak jak wspomniałem, mi się też bardzo podobało, tylko mnie się właśnie podobało to, co Sepkowi się nie podobało, że właśnie te przygody na tych planetach, mi się to kojarzyło właśnie z takim, to było trochę epizodyczne, z takim Star Trekiem, taką przygodą, która mnie tak naprawdę nie zaskoczy, no bo żeście mi zaspoilerowali te wszystkie takie główne klucze, że to są tymi klonami i tak dalej, ale już, więc mniej więcej dowiedziałem, jak to będzie, ale się tak niedokładnie dopisali, więc tak jakoś fajnie mi się to patrzyło. Nie, no fajna, ta bajka naprawdę, to właśnie jest taki efekt, że
Po niej się nie spodziewałem nic, więc wydawało mi się to być jakiś shit, a mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Stąd jest wysoka pozycja na mojej liście. Tak, tak, tak. Czyli miejsce czwarte. Ale nie pudło. Jakie pudło? No pierwsze trzy miejsca to jest się go do pudła, no się wchodzi na pudło, nie? Na pudło nie. Pudła to było tutaj. Ciekawsze. Ja na trzecie miejsce dałem właśnie Araburu. Araburu? Tak. Ta seria to właśnie, to jest ciekawe, to jest... No, Araburu, no wpiszę takie Savage Season. Ale tego nie było, aha, to powiedz Savage Season. I to z jednej strony mogło być w top rozczarowania, a z drugiej strony jest właśnie w top najlepszych. To miał rozczarowanie dwa ostatnie odcinki. No właśnie, no dlatego mówię, że to mogło być i tu, i tu. I się zastanawiałem, gdzie to dać. Ale doszedłem do wniosku, że mimo wszystko mi się podobało, czekałem na kolejny odcinek, no dużośmy to opowiadali, więc nie ma sensu, żebym tutaj dalej się rozwodził, bo wszystko co miało. To jest taka seria, która można powiedzieć, to obrożyć moją przypadkiem. No właśnie, przypadkiem, a naprawdę mi zapadła w pamięć i po prostu niewiele, w tym roku niewiele serii czekałem tak jakby na kolejny odcinek, jak patrząc z tygodnia na tydzień, ale właśnie na Araburu czekałem. Ciekawiło mnie, co się stanie dalej, stąd też tutaj miejsce na podium. Ja widziałem tylko jeden odcinek, ale no mam zamiar zobaczyć, co rzeczywiście fajnie. O, patrzcie, nawet żeśmy 8 dali w sumie, nie wiem czemu, pewnie jakimiś betami, bo... Very good. Bo ten, ale na drugim miejscu, tutaj pan Rafał słusznie wywioskował, miałem Kaguya sama. Tylko tak jak już wspominałem podczas recenzji, ten żaden jest Death Note. Po prostu ta seria to była idealna szkolna popierdyła, kurwa. To tam nie było nic wyjątkowego, nic ciekawego. Totalne, kurwa, szkolne pierdoły, jakieś gagi, żarty lepsze, gorsze. I to było pod tym względem idealne, tak jak wspomniałem. Dlatego tutaj drugie miejsce. I na pierwszym miejscu dałem Kimetsu no Yaiba. To jest seria, która mimo wielu wad, które żeśmy opowiedzieli już ostatnio, chybaśmy tę godzinę gadali, żeby nie skłamać o dzikach, kurwa, innych debilach, to bardzo mi się ta seria podobała. To był bardzo dobry wykonany shonen. Wiele elementów było zgapione z Dragon Balla, Rycerz Zodiaku, ale liczę tutaj na dalsze ciekawe przygody i dla mnie to była najlepsza seria tego roku. Shoujoku! Dobra. Honorable mentiony. A, teraz zapomniałem. Czekaj, wyjąć. Co się otarło o podium? Na pewno Vinland Saga. Się zastanawiałem, czy nie dać właśnie na piątym miejscu zamiast tych Tytanów. No ale, tak jak powiedziałem ostatnio, no czegoś mi tam zabrakło. To był dobry prolog, ale jednak te dłużyzny, to podróżowanie przez tę walię, przez te góry, no nudziło mnie, więc uznałem, że Tytanów było bardziej intensywną serią i dużo ciekawszą. To jest seria, która latała się o podium. Znaczy o podium, o top 5. Reszta tutaj nie do końca, ale postanowiłem wyróżnić tutaj serię o nauczycielkach. To było najlepsze ecchi tego roku, które było znakomitym hentajem. Widziałeś? Tak, widziałem. Fajny. No, widzisz sobie, widziałeś? Nie. No tutaj kolegę, którym pytałem go się, czy widział, mówił, że nie, bo czeka, będzie wersja Ancesoret. I teraz już wyszła i zobaczyłem, się próbowało. Mogła być lepsza grafika, no i to było... No mogło być. No i jeszcze jedno wyróżnienie, co mi się podobało, takie seria, co też mnie tak zaskoczyła pozytywnie. Z takich popierdół, kurwa, remansów, to była ta seria o tych pięcioraczkach. O niej też żeśmy dosyć dużo rozmawiali. Patryk się kłócił, że nie fajne. Żeśmy wybierali najlepszą siostrę. Więc chyba też seria, która mi... Ja jej chyba dałem 6, więc nic mi to nie zaskoczyło, ale na tle tych innych jakoś mi tak zapadło w pamięć. Była lepsza niż te Bokutachi i w ogóle jakoś tak... Nie wiem, to, tak jak mówię, warto ją też wyróżnić tutaj. Powiedzmy, że... Jak się nazywa jeszcze raz? Coś tam Quintessential, Quinduples po angielsku, ale po japońsku to byś musiał wpisać coś tam Kotobu. Gdzie o Hanayome, czy jak to było? O, właśnie, wyskoczyło ci. Nie, jak pisałeś Quintessential, to ci wyskoczyło. O to. Hanayome. Quintessential, Quinduples. No widziałem 2-3 odcinki. I chciałem kontynuować, ale potem brakło czasu, bo nie, podobało mi się. Nie jest to na pewno seria, którą must watch w tym roku, ale ale warto tutaj fajne to się lubi. Nie, to akurat nie było takie edgy, więc... Dla mnie to jest bardzo ważne. Rozumiem, ale to są właśnie moje tutaj topy tego roku. Bo teraz co, pan Patryk? Dużo dużystych. To nie, to były takie pierwiastki. No nie, niektóre były średnie, ale ważne, że były, tak jak mówiłem. No to mój jakby to punkt, ja.
to sprawdźmy. Jest. Dobra, jest ex aequo z Beastarsem. No i z kurwa w Neverlandem. No i teraz Patryczek oszust może sobie... Patryczek oszust. No bo żeś nie stworzył listy i że się nie posegregował. Jest lista. Patrz, tutaj mam otwarte, ale mogę wziąć, że to jest... Nie był spoilerów. Kono, oto to Maren ktoś spodziewał. Jeb zdzidy. Jeb. Ktoś się obudził. Patrz, tu jest moja lista, ona tu jest otwarta, tu nie będę łgać. No. I tu mam ten. Ona jest patologiczna, piąte miejsce jest patologiczne. A to wynikało z tego, że po prostu nie było ciekawszej serii. Dobra. Aż mnie zaciekawi, to mów. Ale ci by się to nie będzie podobać. W ogóle tu kolega Rafał bardzo, bardzo źle ocenił, więc... Co kurwa? Arifureta kurwa? Ja pierdolę. Czy ja ciebie się nie pomyliło z rozczarowaniami? Nie. Coś ty kurwa dał? Jaka kurwa Arifureta? Nie, było warto zobaczyć. To z tym smokiem i analnym tym? Tak, to było to. Ja pierdolę, Patryk, kurwa, tyle serii było DWP. Analne przygody smoka. Kurwa. A pokaż coś kurwa temu dał. Pewnie najwyższą notę 4. Ja 6. 6. Uuuu, o to kacen. Nie, to widziałem nie, i ale... podobało mi się też. Ja widziałem co. Ale, ale patrz, ale to lepsze jest, że ja też dałem 6. Ale u mnie to jest kurwa, znaczy zupełnie coś innego. To już mnie kurwa rozczarował. Czym? No kurwa, żeś tam same w ciepły było, żeś gadał, że tylko śmieszny był kurwa, co do smokowi do dupy, coś tam do dupy wsadzili, coś tam. Nie no, mi się podobało, że główny bohater był OP, chociaż to było głupio wytłumaczone, naprawdę głupio. Nie były tak... Ta przemiana była zbyt intensywna, zbyt nagła, że on był takim frajerem, przegrańcem, a nagle tam zaczął żreć mięso i tam pić magiczne wody i tam się przekształcił w diabła. Pierwsza a to jest tego, że te kolegi zrzucili tam do jakiegoś kurwa losztu. No. Ale kurwa... jak uzasadnić, że najgorsze kurwa w historii CGI, które tam jest? Gorzej miało przecież Fate chyba. Przecież... Mi się podobał serial Wiedźmina Polski. Swojego czasu. To też było najgorsze CGI. Swojego czasu! 15 lat temu, kurwa! Ale ja to patrzył jakieś 3 lata temu. Nie wiem, ile to... 20 lat temu. Ale ja to patrzył jakieś 4 lata temu. 20. No, to jeszcze wcześniej było, to było z 90 któregoś, no to jest ponad 20 lat temu. Kurwa, czy to pamiętam? No ale ja to patrzył niedawno, stosunkowo. Kurwa, że Arifureta dostała punkty dodatnie, to jest kurwa niemożliwe. Ale to jest to samo, co w jego przypadku. Dostaje jeden punkt i seria... Ale nie rozumiesz, jego seria to są... Po prostu są, no. Ale będzie... Bo nie oczekiwał z dobrej serii. Znaczy, będzie widnieć naszej historii. Ale podwójne standardy. Czemu podwójne standardy? No dobra, dajmy temu ten punkt i niech... Bo mimo to nie traktują Patryka ciebie ostro. Dajmy temu ten punkt, niech szczęśnie. Tak nic nie wygra. To też było dla beki, nie wiem. Patryk, a nie uważasz? To jest kurwa jak takie dziecko, co przyszło na pierwszy dzień szkoły z tytą. Nie ma żadnych kolegów, kurwa. Tutaj nie robię przecinka, bo wiem, że nie będzie więcej punktu. No, chciałeś coś zadać jakieś pytanie, no to pytaj. Nie, ci nie zauważyłeś, że po prostu by to było zbyt dużo materiału, żeby no, mało w czasie. Oczywiście, że tak było. Myślałem, że chcesz zapytać, co to dziecko miało w tycie. Licza. Oszkrabiny. Hasie. Licza, że to koniec żartu na dziś, kurwa. Zobaczmy, co tam jest na czwartym miejscu. Dobrze. Dumbbell. Czwarte miejsce. Dobrze, wkleić link. Metsuno Yaiba. I co ja kogo? Do tej serii mam dużo ale, gdyż pierwsza połowa jest... inaczej. Pierwsze 2-3 odcinki, gdzie była taka dosyć intensywna atmosfera, mrok, brutalność, cała rodzina mu tam zginęła i tak dalej, to mi się bardzo podobało. A potem seria nagle się robi zbyt taką radosną i jest banda chuja się pojawia, jest dzik, jest ten blondasek i tak dalej. I to w ogóle jakby ten klimat go nie ma. Potem się niby tak lekko ten klimat wraca, jak tam ich łapią,
Znaczy w sumie jego łapią. I ta jego siostra, i tam jest cała ta banda, no, tych takich, nie wiem jak je nazwać, tych oficerów, nie wiem, chodzi o tych oficerów. A czy w sumie z tymi pająkami niby tam ten klimat jest, ale chodzi mi jak ci tam, jak ich te życie zagrożone, bo ja miałem wrażenie, że jak ci z tymi pająkami walczyli, to wygrają. Ale jak oficerów, gdzieś tych łatwych demonów? No. A, ty. No. Tam mi się... To na samym końcu było. No. To mi się na przykład, te podobały te sceny, nie? One były takie dosyć mocne. A jak były takie przygody, że tam, bo tu tam jakieś wioski poszli, a czy w sumie nawet poszedł, bo to chyba, jak już była ta banda, to już tam potem... Ile było arków takich przygód, jak już była, jak się skompletowała ta banda cała? Tych trzech. Tych trzech. Nie. W się było? Nie, pierwszy to był jak się skompletowali, to było w tym domu, co się tak obrało. A, w tym domu, no. No. Ale nie, oni się tam skompletowali w tym domu. No, już byli we trzech. No i to mi się na przykład ten ark bardzo nie podobał, był moim zdaniem nudny i taki niezbyt interesujący. I potem od razu były te pająki. Nie, te pająki były dosyć długo. Was 8 tak to było. Te pająki były w miarę, bo tam dużo zginęło tych łowców, no, i tak dalej. Ale na przykład przed, zanim się ta banda, banda chuja skompletowała, to były takie arki, że on tam sobie podróżował i tu jakieś tam wioski poszedł, coś tam zrobił. Tu moje zdanie... No to dwie wioski i tam tyle. A to moje zdanie też chujowe, nie było zbyt... Te demon, to tam walczy, były chujowy. Słabe były. Potem był taki potrójny, taką, nie potem chyba... Potem był z tą doktorką taką, też było chujowe. Ale tam na przykład było ciekawe to... A tam spotkał tego Jack Frona. No, że spotkał tego głównego złego, to było akurat ciekawe. Po tym już wiadomo, nie? Nigdy go nie widział, tylko on go widział, nie? No i to Michael. Go wyczuł, po zapachu. Właśnie dlatego go wykrył, bo miał dobry zapach, nie? Dobrze, Patryku, to... Dobry węch, znaczy się, to był taki, jak taki dziki zwierz. Dawaj ocenę. Ale oprócz tego same walki były, tak już było wspomniane tutaj, że była dobra animacja i tak dalej, no i musiało być na tej liście. Skoro było Arifureta, to musiało być na pewno. Taki mój troll. Ja dobra. Z tej listy wnioskuję, że Arifureta jest lepszy niż Death Note. Dobra, trzeba niż dać... Niż Death Note. Death Note nie trafił, nie ma, to w 5. Nie ma, to był taki troll, wiesz. Wiem, wiem. Tyle tam się dwa. Kimetsu no Yaiba. Co teraz pudło? Pudło. Trzeźmy. Vinland Saga. Landa. Tu w sumie chyba wszystko zostało powiedziane. W sumie tak. Co muszę powiedzieć o Vinlandzie? Przecześmy rozmawiali chyba dwa dni temu przez godzinę o tym, więc... No to ci się najbardziej podobało w tym. Na przykład... A jak się wam podobały te wątki polityczne? Bo tu żeś wspominał o koledze, któremu się podobało, że nie podobała mu się walka, a podobała mu się polityka. Tak. Chociaż to moim zdaniem to nie była polityka, to była taka namiastka polityki. Ale to nawet ciężko to polityką było nazwać. Polityką był brzydki król, coś tak uśmiechał. Znaczy, nie, mi się też tak wydaje. No, te anime w zasadzie polityka to nie była w tej sali, znaczy to był ten król, tam było minimalnie polityki. Wiecie co chodzi, moim zdaniem to jest dla mnie takie anime oparte o politykę przecież. Nie, ale były wątki tego typu, ja się nie pytam, czy było. Ale nie, ale ta polityka po prostu była fabułą tego anime. No. Na zasadzie, że żeby akcja szła do przodu, to był powód. Ale problem polega na tym, że... Ja się po prostu pytam, jak się wam to podobało, a... Ja tego nie znalazłem jakieś takie istotne w tym. Zdziwiłem się, że głównego bohatera... Ja się nie pytam, czy było istotne, czy się podobało ci. Podobało ci się? Znaczy, okay, ja po prostu nie wiem, czy mi się podobało, bo mnie to nie interesowało w ogóle. To było dla mnie bez wartości ta część. Które jakby są w jakieś króle, to nie miało znaczenia. A nawet na przykład to, jak tam siedzieli w takim jakby jakiś tam karczmie, tam po nocy coś tam rozkminiali, to też było takie pseudo... Ale co mnie kurwa tam rozkminili, no że kurwa zajebią króla, no to wielka ich polityka. No chcieli, żeby knut został. Dlatego ci gadam, że jakby ta polityka to była namiastka w ogóle polityki, tego co można było wprowadzić, takie wątki, no, nie? Dlatego ja uznałem, że wiesz, to anime moim zdaniem w ogóle nie było ostre. Że był wstęp... Był wstęp jakiś tam historii, który był bardzo rozciągnięty, za bardzo rozciągnięty moim zdaniem. Potem ginie ojciec i tego się zaczyna jakby historia, nie? I potem są takie jakby podróże. Znaczy dla mnie to anime było tak jakby... Walki jakieś tam. Właśnie składało się ino z walki i relacji między tym Ashradem a tym... I to do mnie był core tej serii. I to było moim zdaniem to, co jakby mnie trzymało przy mnie. A to tam, że jest książę... Ten książę to w ogóle... Ten książę był... Knut był z kija w ogóle, tak moim zdaniem. No, on nagle się pojawił... Postacią chyba, nie? Był, w ogóle ta jego przemiana też była taka z dupy, ale no... Dla mnie było, że oni w ogóle... Że kurwa, ktoś w ogóle przed nim jakby, wiesz... Bo patrz, w sumie jakby na to nie patrzeć, to z punktu widzenia tej serii... Gdzie najpotężniejsze postacie, takie pod względem mocy, nazwijmy to, to był, no wiadomo, oprócz króla, pod względem armii, ale jakby takie, jakby solo postacie to był ten Torkel i ten Ashelad, nie? No. No i kurwa, i taki typ postaci by podążył za takim kurwa nubem,
Co takim kurwa księcia? To jest nie, tak nierealistyczne właśnie w tej serii, że to jest najgorsza część. Mi się tak minimalnie wydawało, że oni czuli respekt do jakiejś takiej szlachty, do takiej jakby wyższych sfer, no. Znaczy oni po prostu za nie podejrzali, bo wiedzieli, że to jest jedyna szansa, żeby uznali ci tej kurwa szlachtite, że to wiesz, władzę. Nie? Mnie się zawsze wydawało, że oni po prostu ten Aszera chciał go wykorzystać, co on chciał jakby kurwa rządzić. Właśnie dlatego to chodzi, że ten kurwa księży był... A czy on tego nie rozumie, powiedział wprost? No nie powiedział, ale wiadomo, że to chodziło. No już w sumie nie wiem. Ja to tak ciężko opierał mi powiedzieć. On w ogóle... I potem abstrahuję od tego, że ten kurwa książę zaszło nagłą przemiana kurwa na polu bitwy, charakteru ta, kurwa. To jest już w ogóle już to przed chwilą powiedział, ta przemiana była bez sensu. Ona była zbyt nagła, zbyt... No tak ludzie nie po prostu się nie zmieniają. On niby tam godł, że on tak ino udawał przez te lata, bo tak nie chciał się ingerować, ale... Udawał, kurwa. No tak naprawdę ta seria była taka pocięta, że... Mieliśmy troszeczkę tej polityki, właśnie tego co mówili o tych spisku. Zapomnieli o głównym bohaterze, jego niby pokazali jego dorastanie, ten związek właśnie z tym jego dowódcą. No nie? I kurczę, te anime było jakoś takie, niejednostronne, wiesz, cały czas, zamiast pokazać cały czas ten jednego, tego głównego bohatera na pierwszym planie, to cały czas... Na kogo można myśli głównego bohatera? No, główny bo w sumie bohater, on się zamienił. Bo na początku jest niby dzieciak, ale jakby ten ojciec też jest taki w miarę główny, potem ojciec zginie, jest dzieciak, dzieciak znika nagle. I znaczy, to ciężko ja to anime traktuję jako taki typ anime... To jest taka historia, jak było powiedziane. Taki, no właśnie, jako taki typ historii opowiedziany z wielu perspektyw. Moim zdaniem to jest taki unikalny w tym. Bo właśnie mnie osobiście irytowało, ja liczę na taką zemstę, na jakby, że ten główny bohater będzie cool, w cudzysłowie, a on jakby tam... Pałęto się, tu jakiś taki tam skakosek gdzieś, coś tam robi w Szymonie, czy tam... Znaczy, mi się też nie podobało, Mendy. Że on był takim kurwa, takim nie wiadomo czym, taki z dwoma sztyletami, takie skryte buce się nadawał, ale tak, jeśli chodzi o takie historyczne, to ludzie ze sztyletami na polu bitwy, kurwa, no byli nędzni, no kurwa, gdzie on tym sztyletem musiał, no dawno by go zadźgali dzidami, albo... Oni go dobrze używali, zabij dowódcy na przykład, żebyś tam zakradł, albo coś w tym stylu. No nawet gdyby to... Chyba po sobie przerysowaną, bardzo jak kurwa małpa, jak wszystko. To był Łotr 1. Przecież tak naprawdę on nie powinien mieć szans z takim Dorkelem, gdzie miał kurwa łapa wyższe od niego dwa razy, jeszcze topór dwuręczny go powinien rozsiekać, nim ten by w ogóle do niego kurwa doszedł. No ale wiesz co, zobaczymy w przyszłym sezonie, bo może to do czegoś doprowadzi go, nie? Bo teraz miał załamanie psychiczne, wiecie. Znaczy to był prolog, nie? To był prolog, teraz się wydaje... nazywał się koniec prologu. Więc to był prolog całej historii. Tak jak to opowiadaliśmy ostatnio, nie słyszeliście, bo jeszcze nie zostało upublicznione na YouTubie, chyba, że... Chyba 5 tomów może teraz będzie pewnie płynął do tej Winlandii, że stanie się z takiego Zimieszka takim eksplorerem, kurwa. Czy to dopiero ta akcja się dopiero nawiąże, to tak popłynie, kurwa. No popłynie na końcu drugiego... saga, panie! Na końcu drugiego sezonu może popłynie. Może dopiero ruszy, może zbuduje kurwa statek dopiero. No może, no ale... Nie wiem, budowa oglądać. Jak mi się będzie chciało, to zawsze ta manga czytać. Bo to tak przejrzeć ogólnie, nie? Bo to szybko będzie szło. Jak to tak rozjebali... Zapomniał szansę, ale była obrzygana. Ale to był pierwszy tom, czy coś tam, nie wiem, co było. Dobrze, Patryku, to pokaż dalsze oceny. Dobrze. Co, jakieś kontrowersje? Nie, ja masz kontrowersji, bo był tylko jeden troll. Beastars! Beastars! Ten Beastars to się wysunął na jakieś kurwa... Kurwa, ja nie widziałem, Patryk zostaje furystą, tak? Mowa religia. Czy mi się podobało podejście, tak nie lubię zwierząt? Beastars nie jest złe, ale kurwa, że powinieneś tak wysunąć, to nie dobrze. Wiesz, no, ale wiesz, to jest... wszystko tutaj no prawie się... Te wysokie miejsce też ja może tak być wynikiem... Też może być wynikiem tego, że... Topka, te punkty tu. Że na świeżo było obejrzane i po prostu pamiętam bardzo dobrze, jakby jeszcze są te ciepłe emocje, jeszcze są świeże, no. Bądźmy szczerze, scena łóżkowa z Wilkiem i Królikiem, o to chodziło. Pierdolimy go po to, chodziło o to. Nie. Znaczy tam nie była gra wstępna, jak tam macają właśnie... po cyckach, a tak to już potem było nagle... Wilku! Ale to było niespodziewane, znaczy kojarzyłem tą historię, bo to już wykorzystali w czymś, że... właśnie króliki mają ten system taki, wiesz, że mają taką że ale ona, się w głaś. Ale ona jakby chciała, żeby ją zjadł? Tak. O to chodziło, że tak wlazła mu do gęby, nie? Kiedyś to słyszałem, nie wiem czy w jakimś anime, czy w właśnie czymś, ale że króliki mają to do siebie, że one właśnie robią to i pokazane są te instynkty. Fajnie jest pokazane, że okej, normalny high school i w pewnym momencie pokazują instynkty wilka, że on musi być w nocy gdzieś tam, oni muszą być w latach, w właśnie grupie. To było ciekawe. Bardzo pięknie, że każde te zwierzęta są niby zwierzętami, ale każde z nich tak naprawdę ma instynkty jak w naturze, no nie? Jak panda tłumaczył, ten panda tłumaczył, że on niby może jeść mięso, ale zjada to, no nie wiesz... Nawrócił się.
Tak, każde z tych zwierząt mieli jakieś specjalne warunki, w którym byli, tak, różne rzeczy, nie? I fajnie, że niby to nie są tylko postacie highschoolowe, postacie przeinaczone na zwierzęta, to są też jakieś prawa, które się tyczą wokół nich, no nie? Jakieś takie dziwne, rasistowskie, kulturowe, jakieś... Fajne to jest, no nie? Pod tym względem, że tak, miesza ci w głowie, no nie? Miałem takie wrażenie, że niby to są, jakby zrobić te same anime z normalnymi ludźmi, to nie byłoby takie fajne, jak zrobili to, no nie? W ogóle by nie było fajne tak naprawdę. Nie. Byłoby kija, ale nie mogiła. Ale że to, że zrobili te instynkty, te ale wszystkie... Ale to by nie miało sensu przecież. A tam się wszystkie te... Jak tam był wątek właśnie, że wszystkie on nie wiedział, czy jest... Wszystkie fabularne się opierają o to, tylko... że są zwierzętami. Tak, no. Tylko że chodzi o to, że zamiast... ale gdyby się okroiło to całe, no, jakby właśnie nadbudówka zwierzęca, to jakby tam nie byłoby nic, to byłoby takie bardzo prostackie. Bardzo że byłaby prostacki. Dupodajka i jakiś taki szef klubu teatralnego tam tak. Wyżywał się, a czy inaczej ostresowuje się z nią, jakieś takie pierdoły. Jakaś mafia, która porywała na okupy, jest... powiedzmy, zamiast zjadać, nie no. to by było, no. Albo grupa pedofili, które bierze te króliczki. No koniec końców nie. To jest to szczególne, jest to fajne i nie było tego, dlatego warto zobaczyć. Czemu dajesz 5 punktów? Kurwa, okaże się, że chyba inno je to ocenił tak. Nie no, Kono, o Tomie już oceniłem, więc nie będzie stać. Aż sam się dziwia, no ale trudno, no. Wiem, że w tamtym roku żeś do... Doktor Stone. No. Też mnie zdziwił. I się zastanawiał właśnie, albo Beastars, albo Doktor Stone. Doktor Kamik. U mnie to się nie znalazło nawet do wyróżnienia, a zapomniałem, chciałem to też wyróżnić, ale zapomniałem. My ostatnio pojechali po tym 45 minut, więc nie wiem, czy coś jeszcze można powiedzieć. Seria była głupio. Mi się jeszcze coś wczoraj przypomniało o tych społecznościach z Gracko-Myśliwskich, ale już teraz nie pamiętam co. Znaczy, ja to... Ale to nie warto. My już ustalili, że nie warto do tego podchodzić poważnie do tej serii. Trzeba bardzo tak lajtowo. Bez jakiś tam, nie wiem, jest jakiś tam gość, wymyśla różne rzeczy i trzeba to przyjąć, że po prostu jest genialne i tam to wszystko działa, nie? W tym to świecie. Nie skończy, ale ja pamiętam, że w tamtym roku że ocenił na top 1 tak to o tej takiej tej dziewuszce, tej restauracji pracowała coś z tym takim chłopem. To było ciekawe, to mnie... To nie pamiętam, co się nazywało. To że Wilmana też mi było. Nie, Patryk zapomniał o Wilmanie. A ja Patryk zapomniał. No. To taki romans, to była tylko dziwuszka z takiego... Chyba... Ja wiem, z takim starym tam... No, ale to starszym tego, gościem. Tym menadżerem. Wiem, to tak mnie tak zaskoczyło tak bardzo pozytywnie. Ja dobrze wspominam to anime. No, my też. No w tym roku nie było takich pozycji ciekawych. Co zrobisz? W ogóle żadnego romansu nie kojarzę ciekawego. Potem Koto było, ale... Araburu było. Nie, Araburu taki nie do końca. Było. Znaczy na początku sezonu jeszcze była ta ciekawostka, którą ludzie mówili o tym. Tylko to nie było romansu moim zdaniem. Znaczy był, ale taki bardzo słaby. Ja to godło dwa dni temu, że praktycznie ta jedna z tych, tak, jak ona się nazywała, już nie wiem. Jeszcze te Konoju było. Ta do tego brylatego tam się zalecała, nie? To ona... ta do nauczyciela. O co nauczyciela? Do nauczyciela. Nie, ja go dom o tym Koto. A o Koto. Aha. Ja go dom teraz o Koto, nie? No, że była ta, to się zalecała do tego w okularach. No. Nie? Koto, i ona tam niby uświadomiła sobie, że go kochał i o, coś tam, nie? I nie miała grać, bo była zafascynowana nim, coś tam. Ręce jej drgały z podniecenia. I pogadała z nauczycielem i powiedział, dobrze jest, że nie musisz tego tłumić sobie, ja myślę, że ona się na niego rzuci. No. A i wątek się uciął. Nie było jakby konkluzji. Nie, no tam, grali. Tam był problem w tym Koto, że graj, oni dziwko. Zajebiście zaczęli... Już ona powinna od razu tam... Ale nie, właśnie w tym Koto był ten problem, że oni zajebiście zaczęli te romanse, bo to chyba 3 jak to trwało. Kurwa, i potem nagle się... właśnie to jako też oni tak ucięli oba, żeby już kontynuować wątek konkursu. I potem już w ogóle do niej wracali, to był największy problem. Znaczy to było właśnie to, że oni mieli się skupić po prostu nie na uczuciach, tylko na muzyce. Nauczyciel jej powiedział, że nie, że ma te uczucia jakby... No właśnie... Embrace! Znaczy nie, wiesz, tak. Jakby na przykład mnie by zaskoczyło to anime... Nie ma ich tłumić sobie! Mnie by zaskoczyło to anime, jakby się okazało, że oni przegrywają ten konkurs przez to, że mieli to uczuć. To by było ciekawe. To było ciekawe. Wiesz, to, że wygrali, było głupie też, moim zdaniem. Znaczy ta scena, którą ty mówisz, to było tak, że tak, on poszedł jej powiedzieć, że Embrace i w ogóle, że ma to mu pokazać, no nie? A po czym on wchodzi i się jakby tam godzą
I w tym momencie, kiedy powinno się dziać coś więcej, właśnie to, o czym mówimy, że wyznanie czy inne rzeczy, to wchodzi jakaś inna osoba w ten sens i trzeba mówić, że trzeba się skupić na tym, co robimy. No i coś tam i to przerwali to pasmo, ale to będzie mieć 3 sezony prawdopodobnie. Tak właśnie to się tak skończyło, że nie wiem, czy to będzie miało 3 sezony. Nie, no to będą mistrzostwa w tym KOTO, bo oni zostali wysłani do tych mistrzostw. Nie zobaczymy, ale... A to było jakieś prefekturalne, czy to było? To było takie... Kwalifikacja do nacjonal. Aha. Jak to w każdym anime pseudosportowym. Muszą się dostać do nationalów. A jeżeli chodzi o Stona, jeszcze wróćmy do tego. Stona widziałem gdzieś do 12 odcinka. I w momencie, ja mówiłem, to świetne, oglądałem, kurczę, fajnie się to ogląda. Lubię to oglądać, to co dla mnie taki relaks oglądając to, no nie? Ja to oglądam i myślę, kurczę, zajebiste, no nie? No nie? I 12 odcinek, wchodzą, jest ta wioska, w której jedna ta księżniczka jest chora i tak dalej. I w pewnym momencie oni wchodzą na ten pomysł penicylina, no nie? Coś tam z tym, mieli coś zrobić lekarstwo, no nie wiem, czy to był penicylina, nie. Czy... Sulfadrak. Mało ważne. Zrobi to i w pewnym momencie i on zrobił taką rozpiskę w swojej chmurce w głowie, że żeby to zrobić, potrzebuje, nie wiem, cementu, nie cementu, zrobić z cegłę, potem musi zrobić z cegły po cegli, musi zrobić metal. Jak ja widziałem, że... Nie wiem, nie cały odcinek, albo jeden odcinek trwał jeden wynalazek, a on wypisał ich z 12. To myślałem, okej, drużyna R. drużyna R. Kiedy się to, jak skończą robić ten wywar, no nie wiem. Ale to jest wywar, no nie? Bo ja już, nie, to ogólnie było świetne, no nie? Ale jak widziałem, co oni, jak oni technologicznie, jak cywilizację bym grał, no nie? Normalnie, krok po kroku. I powiedziałem sobie, nie, ja to zatrzymam, aż tego będzie więcej, bo jak niektóre odcinki po prostu ciężko ale, się oglądają. Ale ty patrzyłeś raz na tydzień. Raz na tydzień, tak. Aha, no i zobaczyłeś? Nie, widziałem do 12-13 odcinka i potem przerwałem. Do 30 się skończyło grudnia. Całkowicie? Ale nie, jeszcze bym nie robił... Skończyło się... Czyli mogłeś obejrzeć, miałeś ile? Teraz zobaczę. 7 dni, żeby zobaczyć. No, ja nie mam tyle czasu, aż tak jest. Ja sobie to oglądam, wiesz, że sobie dziennie w nocy oglądam jeden odcinek czegoś i tak sobie żyję. Takie 30-40 epizodów miesięcznie niestety mogę zrobić. Przy moim... Jaka norma. Jaka cipka, no nie? Nikt z Nigalda, no wiesz. Nie, różni ludzie, różne to sytuacje. To tak samo właśnie, tak oglądam z siedem anime na raz, więc to jest jeden na dzień, nie? Tydzień. Dobrze, to teraz pora przejść do twojej rozstrzygającej listy. Moja rozstrzygająca lista niewiele chyba zmieni na tej liście, znaczy no trochę zmieni. Cujoku. Zimie na piątym miejscu jest Araburu. Czyli jakby można powiedzieć można powiedzieć romans w którym brakowało szczęśliwego finału. No tak to określę. Spoiler. Jak gorąco. Znaczy, na szczęście tylko 4 punkty. Znaczy Araburu miał ten problem, co już Michał gadał, nie? Że ono było fajne właśnie przez tam powiedzmy te 11 odcinków. I kurwa, jak już widział w tym 12, że oni tam zrobili kurwa zakładników w szkole, to już było do zaorania, to już było wiadomo, że to już nic z tego nie będzie. A tam był duży potencjał, bo patrz, nauczyciel mógł wyruchać tą kurwa tego karła. Potem pedofil mógł kurwa dobrać się do tej, jak ona się nazywała, ta blondyna. Kurwa, Sasza, chuj wie, jakaś taka ruska. Dokładnie, kurwa, ten taki główny, powiedzmy, ukochany tej głównej była. Też mógł się do niej dobrać. Mógł się też do niej dobrać. Było tyle wspaniałej okazji. Mógł się do obu dobrać. Ja jeszcze liczył, że to co ja ci gadałem ostatnio, że była ta tako przewodnicząca tego klubu. Ja liczył, że ten jakby, ten drugi gość jest tak podszyty chujem i tak ją wykorzystał i porzuci. To było kurwa najlepsze zakończenie. No to mogło, to mogło mieć wiele. A jeszcze na tą wisienką na torcie powinno być, że lesba dołączy do kurwa, do tamtej działki i tamtego synka. No ale to się, ale właśnie tam był ten, właśnie tak wiadomo, chyba ten 10 ep, co było takie dziwne perspektywy, to się wszystko tak skiełbasiło, że tam było to takie, on był jakby odwrócony rolami, że to była taka opowieść, to kurwa były tak dobrze wyreżyserowane, a potem taką kupa zrobili na końcu. No i to, ale ogólnie powiem, że to jest jednocześnie i piąte miejsce dla mnie i największe w ogóle zaskoczenie tego roku. Bo ja w ogóle tego anime na początku nie planowałem oglądać, ja zacząłem oglądać naprawdę dlatego, że my obejrzeli te... No ale pozytywne zaskoczenie. No nie, no pozytywne. No. To mi się spodobało pod tym kątem. Na czwartym miejscu jest to, co było Patryka na pierwszym, czyli Dr. Stone. Dr. Stone? Dr. Stone, no wiadomo, no co tu o nim kurwa dużo gadać, no. Wynalazki, grafiki z drzewkiem rozwoju kurwa miasta. Ale ogólnie takie właśnie...
takie proste, miłe anime do oglądania. Jak się o tym nie myśli, to jest w miarę już. Ale nie, bo właśnie o to chodzi w tym anime, że jakby ono nie ma być kurwa jakieś głębokie, a nic. Po prostu możesz oglądać i się cieszysz, że robisz coś razem z bohaterem. No. Pożycie jakiś wybór, jak było określone, albo kurwa robicie telefony komórkowe z kablem, kurwa. Jakieś takie różne zabawne rzeczy. W sumie mi się to kojarzyło osobiście, to anime, jak mi się kojarzyło, jakby był mały, to to takie pierdowe, wiadomo, nie na taką skalę, ale jakby mi się to kojarzyło, że jesteś takim kurwa dzieckiem i tak sobie tworzysz jakieś takie pierdowe. O czym to na przykład jest stworzył jako dziecko? Nie, no tam się budowało jakieś takie te kurwa szałasy, takie kluby tam się pracują. Już raz nie pamiętam, nie? Ale to może były takie jakieś... Jasne, ja. No. Dla mnie to jest odpowiednik tego, nie? Na magna drzewia, bo się takie kije strugało. Szło na polowanie, na hołdy. Ja pamiętam, że na przykład pamiętam taką zabawę, że my kiedyś szukali najlepszych kijów, takich co odbiło, żeś im piłka jak do baseballa i my je levelowali jak pokemony. Czyli jakbyś nim dobrze odbił, to ileś tak spa się zostawali. Więc jakby to jest przykład takiej zabawy. Wow. Ja się wiem, że u nas kiedy w krzakach leżał taki pijany. Co? Leżał w krzakach taki pijany żur, tak jakby srał po ciemię, że ma takie dubsko na wierzchu. I mieli zabawę, że każdy miał po 5 rzutów kamieniem i kto go w te dubsko trafi. I wygrał kolega, tak trafił idealnie, jeszcze go obudziło. To... Kurwa, ja pierdolę. A takie małe kamienie, nie że tego kurwa tam cegłą. No kurwa, dobrze, że nie cegłą. Taki mały w dubsko. Dobra, taki to, że... No, nie wiadomo. Czy było taki szlab z wodą i tak... Dobra, na czwartym miejscu był Dr. Stone, na trzecim miejscu... Jest to, co było Worldka na pierwszym, czyli Kono Oto Tomare. A Patryk? Drugi sezon. Coraz bliżej. Wiecie, tylko na każdym miejscu musisz sobie sami. Dobra. No to jest to, co ja już gadał podczas tych podcastów, że mi się w tym anime, znaczy mi się dużo bardziej podobał drugi sezon niż pierwszy, bo tam były te wątki romantyczne zarysowane, których nie było w tym pierwszym. Czułem, że no co tam więcej mogę powiedzieć. To jest taki jedyny w sumie romans oprócz tego Araburu w tym sezonie, więc jakby no... Nie było za dużego wyboru w tej kwestii, nie? Kurwa. Już dobrych romansów nie robię chyba. No nie, no bo to się po prostu nie sprzedaje. Prawdziwych romansów już nie ma. Dobra, miejsce drugie to jest Jajba. Więc tutaj nie ma zaskoczenia. Co Jajba? Kto Jajba? Jajba. Myślałem, że na pierwszym. Kurwa, cztery. No Jajba, no kurwa, jak Jajba jest każdy dzień. Ja dalej liczę, że ten główny bohater Jajby to naprawdę jest dzieckiem syjamskim, które było kiedyś złączone czołem z innym człowiekiem. Na przykład ze swoim ojcem, kurwa, bo ta szrama mi nie daje spokoju. Wydaje mi się, że coś tam jest. To się tam coś okaże. Chyba kurwa od chuja się nie włączy. Dlatego co ja nie wiem, ale mają kurwa szramy, więc te szramy do czegoś służą. I trepanacja czaszki. Najbardziej mnie zawodzi w tym anime to, że drugi sezon to ma być podobno move. No, milówka. Więc to będzie chujnia, bo tam trzeba będzie poczekać. Ale po tym mówię, że się to będą dalsze ciągi. Nie, ale to by zanim... Może być taka chyba sytuacja, że ten move zobaczymy później niż następny sezon, który będzie jakby trzecią część. Nie, czy pewnie z tego move'a nic nie wyniknie. Nie, bo tam... Nie, no, wina tego, że w Japonii nie mieszkasz i nie możesz okazać do kina. Chciał tego z kamery zobaczyć, co tam nagrałem Japońcy. Co na pierwszym miejscu, czyżby? Na pierwszym miejscu to już też się pojawiało wiele razy, ale u mnie też na pierwszym, bo uznaję, że to jest takie coś, co powinno być kontynuowane jak w anime jako idea, czyli Vinland. Tu chodzi mi o to, że to jest takie anime, które zupełnie odbiegło od takich standardów anime. Chodzi o to, że ono nie pojadło kurwa przygód switacznych dziewczynek, ani high schoola, ani nie wiem, nie shonenuje za bardzo na zasadzie, że robią tam jakieś fireballe, ani coś takiego. No po prostu jest takie... Można powiedzieć bliższe naszej kulturze niż jakby wszystkie te inne anime, które w sumie były w tym roku, bo ja nie kojarzę innego jakby bliższego jakby kulturze Europy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakby ono mi się wydawało ciekawe, jakby to zostało jakby zarysowane postacie i cały świat ten przedstawiony. Właśnie mimo tego, że to był niby prolog i to jak ty żeś wiadomo, że taki niby przydługi, ale to mi się właśnie fest podobało, że był taki długi. Bo to znaczy, że później, to co wam gadał już ostatnio, że będzie ten taki payoff na pewno w którymś sezonie później, że ta historia jakby to, że znamy tego bohatera tak dobrze się jakby płaci. Tak jak to było na przykład w Gry o Tron, że tam na początku było jakieś tam zarysowane coś tam, co później było wyjaśnione i ludzie się cieszyli, że tak jest. Ale mi się kojarzy, że po co prostu... Co to masz za wyróżnienia? Ten reżyser i scenarzyści za bardzo to rozjebali. O to mi chodziło. No ale ja ci powiem, się nie nudził na tym anime, ja bym oglądał każdy z radością. Good for you w takim razie. Cóż mogę rzec? Mi się podobało. Najgorszy odcinek był wtedy, kiedy ten statek wzięli na plecy. To było... To mnie rozwaliło, wiesz?
Cała reszta okej. Dobra, no to jest ciekawie, tyle. Ciekawie, on ważył. A teraz wyróżnienia, bo ja będę trafić z wyróżnieniem. A to tak szybko. Ale tak szybko. No to pierwszy to już było też wspomniane parę razy Neverland. Tutaj jest wyróżnienie za to, że właśnie to był taki bardziej mroczny klimat. Tam ogólnie zawiodła mnie ta konstrukcja tego anime, bo to zaczęło być takie przewidywalne później. Ale jakby... Jak tam uśmiercili tego takiego, tego z wodogłowiem, nie wiem, tego takiego trzeciego zioma. Znaczy tak, znaczy niby uśmiercili, no nie wiadomo, nie, ale można tak założyć. No i tam było dużo też takich podwójnych backstabów, nie, że niby ten zdradził ta, ten zdradził tego, tam, to też było zabawne. No i taka tematyka w sumie unikalna, nie, bo tam sierociniec i tak dalej, nie ma chyba dużo takich anime. Potem drugie wyróżnienie, co w ogóle nikt o tym nie wspomniał. Ja też o tym teraz zapomniał, ale mi się przypomniało, że mam to lista. Jest to takie anime, ale było chyba na początku tego roku się skończyło. To było o tych biegaczach Kazega. Nie, to tam takie twoje. Mi się fest podobało to anime, to było takie... Mnie rozczarowało. Mi się podobało, takie o biegaczach, takie różne przygody. Znaczy, lubię takie sportowe anime, bo to tam jest jakaś rywalizacja. Potem jest Kanata no Astra, no to żeście już gadali. No i Shingeki, trzecia część, part drugi, czyli to coś godło. No. I to są jakby takie serie, a z takich move'ów, co żebym chciał wyróżnić, to po pierwsze to był, znaczy to był ten z tego roku, to jest ten drugi move Fate'a. Ja. To był w tym roku, nie? Tak, to był w tym. No bo to ogólnie w ogóle za, moim zdaniem to jest taki na razie szczyt takiej określił animacji i grafiki, jako że nie jest anime. Nie kojarzę ani lepszego anime, ani move'a pod względem takim technicznym. Możliwe. To jest chyba taki wyżyna mi się wydaje na ten moment. A czy wyróżnić Nandek koniec? Co? Unlimited, kurwa, money works, jak to mówią. A drugi move, co chciałbym też wyróżnić, to żeście może chyba nie widzieli, jest jakby ten move, który kontynuuje tę historię tego Buta no Yaro, czyli Nabzaki Obasa. A, ja to ściągnąłem, zapomniałem to wiedzieć. Ja to obejrzał, mi się to spodobało, jakby dobre takie zwiększenie tej historii, więc mu polecam, żeby to obejrzeć. I to jest tyle, jeśli chodzi o wyróżnienia. Więc może podsumujmy te wyniki. Proponuję usunąć te rzeczy. Posortuj te, co są top 5. Czyli co, Kimetsu jest pierwszy, tak? No Yaiba. Drugie jest Beastars. Trzecie jest Vinland. 9, tak. Vinland. O, patrz, Kono Tomare jest czwarte. No. I tam idzie Sejmo. 7, a tu jest 8. No i 2 są. I teraz czekaj. Jest kilka siedemek. Ale nie, ale właśnie wygrywa ten, który ma najwyższą pojedynczą cenę. I no, że to jest Beastone i Kanata no Astra. A nie, jeszcze jest Yoksoku. Ja, ale one mają trzecie i czwarte, a ten ma piąte i drugie. Ale dobra, daj na razie wszystkie, co mają po 7 punktów, a resztę usuń. A reszta usuń, bo zostały wyeliminowane. Znaczy, jak dla mnie to powinno być usunąć już od razu Neverland, bo nikt nie wskazał go jako numer jeden. Więc to dla mnie od razu tamte dwa są lepsze, za wszystko. Rozumiesz? A teraz co? Co robimy z tymi dwoma? Znaczy, ja bym zostawił ex aequo. No właśnie, nie. Czemu? Ty teraz... A co myślisz, że trzeba teraz ścignąć? No, trzeba to zagłosować. No dobra, w sumie z nas pięciu, więc nie no może... No pięciu, no nie może być ten. No dobra, no to ja głosuję na Stone'a. Na Astra. Ja Astra, bo wiesz, ona nie widziała. To ja też Stone'a, więc wygraję. Kurwa. Chciałeś jak zekwo. No ale po pięciu, bo idealnie. A powiedzcie mi, jak na przykład będzie rozczarowanie, to odejmujemy te punkty. Nie. Także tutaj podsumujmy jeszcze. Nasze top 5 anime. Znaczy w ogóle pierwsza może rzecz, czy ktoś jest w ogóle rozczarowany, że takie powstało top 5, a nie inne. No mnie dziwi te Kono no Utomare. Mnie to fest dziwi, że ktoś kogoś to zachęciło, że no, w ogóle... Mi się to fest podobało, no nie wiem. Ja wam powiem, że jedyne co mnie tu... Bo te Beastars nie widział, ale tego co widział, to moim zdaniem może być w tym top 5. No mnie najbardziej dziwi ta Astra, że to jakby jest... Mnie brzydzi się załapało. Mnie brzydzi ten wybór. Bo dla mnie to jest takie generyczne anime, ono tak jakby... Mnie tak naprawdę dziwi tutaj te Koto Otometomare, to mnie bardzo dziwi. Ja już się pogodził z tym, więc... Beastars w sumie tak nie brał pod uwagę, bo go po prostu nie widział, także mi też tak troszkę zakończyło, że tyle osobom się to spodobało. Wiem, że obejrzę. No, jej by... To 5 dały 3 osoby, 4 osoby, więc... To nie dał jajdę w ogóle. Ja nie dał. Znaczy moim zdaniem... Raus. Moim zdaniem ta jajba... Piech ty będziesz czule zgodnie do bytomia. Moim zdaniem ta jajba to jest zasłużenie na pierwsze, jak sobie pomyśla na podstawie tego, co my tu gadali, że w sumie... No ja. Nie było nikogo, kto buznąłby, że było chujowe to anime. Więc jakby...
Ale u nikogo nie, u jednej osoby było pierwszy, dobra. Jedyne właśnie ten Beastar jest moim zdaniem takie rzeczywiście zaskoczeniem. Nie ciekawi, czy my też dali w top 5, gdybym widzieli to. Ale no, nie by tak kwestionował, bo no, nie widział do końca. Cóż no. To Wigland moim zdaniem... W role przemówili. moim zdaniem, co ja by osobiście to zmienił, moim zdaniem tu powinien być ten Dr. Stone przynajmniej na 5. No ale to jest moja opinia. No nie. Było głosowanie, tak jak było nas 5, więc tutaj można powiedzieć, że honorable mention niech będzie Dr. Stone. Powinno być jeszcze słowo gospodarza, no ale cóż, no już nie gada się. Słowo gospodarza. Gospodarz nikogo nie zaprosił. No dobra, no to mamy nasze top 5. Teraz jakbyś chciał zrobić, to zróbmy se. Możesz włączyć tak na malu, żeby pokazać. Włącz piosenkę z tego, z openingu. Cureru. Z zakresem dat? Nie, bo zjedzą nam ten. Patrz, zrób tak, kliknij na... Wpisz coś w sercza, cokolwiek. No. Żeby, ale coś, co nie istnieje. Nie wiem, dupa wpisz. Daj enter. Dupak. Daj enter po prostu. Jest pupa. I teraz robimy tak. Pupa! Tylko jest takie coś, że advanced search powinno być. Ciągle nie pokazuje, że to jest nie nic. Kiedyś mógłbyś szukać po na przykład pupie czymś tam, nie? A czy to jest... Jak to się klikło? Albo tu się tutaj klikło. Tu. Jest... Ale nie, było takie kurwa, takie dupne coś, żeś mógł wybierać. Pokaż mu, dawno. A czego ty szukasz? Chcę teraz zobaczyć, jak ocenili ludzie na malu i zobaczyć, czy się coś zgadza. O, tu chyba, anime search. O, i patrz, tu możesz zrobić coś takiego. End date. Aha, o, to ciekawe. Oj, no nie wiedział, że tam jest taki advanced search. No idzie, tu idzie chuj rzeczy szukać. Kurwa, nie wiedział o tym. No widzisz, kurwa. No kurwa, czekajcie, bo to musimy wiedzieć między... To się musiało zacząć między 1 października... Nie, bo jakby ktoś miał dwa sezony. Aha. A ja. Ale chyba nie miał nic. Ja miał, na przykład dwie gacze. Daj 1 października. Czekaj, bo tu jest miesiąc, kurwa. Okay. 1 października 2018. No ty bierzesz wszystko. I musiałem zakończyć do końca grudnia 2019. No, jeszcze leci Babilon, ale... Daj tam type, a nie jakby TV, nie? No. TV. Finished airing. I tyle. I teraz tak, po skorze. To patrz, tu wygrało Shingeki. No właśnie, jeszcze nie mogę wspomnieć, czemu Shingeki na mojej liście nie ma, bo się zastanawiał, czy go dać, czy nie. Ale ostatecznie... Po tylu sezonach to się tak wszystko rozwlekło, że jakby już po prostu nie czuję tej serii. Ale co, Mob Psycho? Przecież to kurwa, my to zrugali, kurwa, zrównali ziemię. Ale patrz, to tyś widział? Kimetsu? No. Drugi Kimetsu sezon? No, się jakby się zgadza, bo ja też w top 5. No. Vinland też się zgadza. Mm. I tu jest Neverland, który żeśmy typowali, ale nie wszedł. No kurwa, jest... Jojo. Ale patrz, widzisz, ja jest też Dr. Stone, nawet te kazy tu jest, patrz. O dziwo. Ono o to też nie jest daleko. Ale kurwa jest jakieś Jojo i Mob Psycho, to jest w ogóle nie o tym razie nie wspomniał. Właśnie to są... Widzisz jakieś kurwa, to na nie co to jest. To są ciekawe tytuły, żeby. Ale patrz, czemu Butajero się liczy? Aha, bo ty chcesz zaznaczyć, dobra, to jest na 2018. Bo to się zaczęło w październiku, no, i skończyło. No, ale to... Nie... Patrz, jest Kaguya sama. A teraz zjeżdża, no, jeszcze. Beastars jest. No, no widzicie, Beastars też jest wysoko. O, ty banek nim nie powiedział. I to jest po skorze, a zobaczmy teraz. Ale to był zeszły rok, to teraz według popularności. Według popularity. Musisz jeszcze rozkliknąć. No wiem, bo się kurwa użyłaś od góry. O kur. Ej, patrzcie, widzicie? To jeszcze omówimy. Kurwa, to jest rozczarowanie. No właśnie omówimy, kurwa. No bo ja to mam na karteczce. A ja teraz już chcę do dołu. Ale patrz, tu jest też tarczownik, wielu ludzi chciało. To też omówimy. Jest Neverland też, ja i dwa. Jest, o patrz, Buta. Butajaro, ale to jest poprzedni rok, ale dalej Goblin Slayer, panowie. Bo to jest poprzedni rok, to się źle filtrowało. Racja, to był rok temu, nie? My go dalej Goblin. No, Singu jeszcze. No, Shingeki, no, Mob Psycho znowu. Jeszcze Slime jest, to też. No, ale Slime'a nikt nie typował, ja też na niego patrzył. Szlam. O, Kaguya sama. Doktor Stone, no podobnie. Kurwa, Sao. Sao. Ale to jest wszystko do popularności, więc to nie odzwierciedlało. Ale jakości. Tak, pierwszy sezon, nie? Sao. Czy Alocalization? No dobra, no to tyle z takich porównań. Można powiedzieć, że nasza lista no, trochę się spółkrywa, ale nie do końca. Niektóre są wręcz, powiedziałbym, kontrowersyjne. Nie, no, panie. Na malu. Mhm. Nie dziwi osobiście, to jest w ogóle temat na inny podcast. Na przykład taki Jojo.
Co to kurwa jest w ogóle? O co tutaj chodzi? Czy to jest, problem... jest takie gówno, no, ale no to się nie dopatrzy. Moim zdaniem to oceniałem ci w takiej, wiesz, no. Fani od co dla co, no. Ćwierć miliona, panie. Czy nie ma takiej to są zagorzani fani. No to są tacy zagorzani. Ja też tego nie rozumiem, tego fenomenu. A to jest sezon piąty. Średnie. Pierwszy jeszcze był taki... Jego dziwność powodowała, że był dosyć ciekawy. Ale ja dalsze... Bo to już potem nie szło patrzeć, to już było nudne takie. Niektórzy lubią być to dziwactwo. Oceniające. To co? Jedziemy dalej. Teraz by trzeba było zrobić to rozczarowania. Rozczarowania. Może zrobimy rozczarowania w drugą stronę, czyli zaczniemy ode mnie. Dobrze. Dobrze, no to lubimy. Rozczarowania co robimy? Też lista rozczarowania? Nie, no bez sensu. Nie, rozczarowania mówimy na zasadzie, ja bym chciał powiedzieć, żeby... Nie każdy musi mieć 5, po prostu powiedzcie rozczarowanie i czemu jest rozczarowanie. No ale tak. Nie że listę 20. Znaczy ja mam tak, ja mam jakby... Do 5, ja tak się mówię, ja mam jakby, powiedzmy, 4 rozczarowania, które moim zdaniem są na równym poziomie rozczarowania, nazwijmy to tak. A jedno jest tak kurwa rozczarowane, że ja pierdolę. Więc jakby do tego dojdziemy. Zacznę od tych łagodniejszych. Dajesz. Pierwsze z takich rozczarowań, powiedzmy, średniego rzędu to jest ten tarczownik. Czyli tatę Nojusza. Z nim jakby był ten problem, że jakby te anime miały taki... Tak kurwa, rozczarował. Te anime miało dla mnie taki fajny, duży potencjał, jak zacząłem na je patrzeć. Mi się podobało, że ten bohater był taki kurwa tępiony tam, że tam jakby był taki chujowej sytuacji, musiał się sam, jakby tak musiał się odizolować, a potem kurwa jak zaczął się do niego dołączać te tam, ta ekipa gruby kurczak kurwa, to... Ty już wiedział wszystko, kurwa, to jak to się potoczy. Coś kurwa dziewięć. Dobra, to jest 9 w kategorii innej, nie? Chodzi mi o to, że pod kątem jakby rozczarowania to... Był fez jakby duże, bo w stosunku do tego, co się spodziewał. Ja pamiętam, że na samym końcu był ten taki kurwa biskup. Był papież. Który przyjechał z jakiegoś Excalibura, czy chujwie co to było. To był papież. Kurwa! To było tak chujowy ark. Z wiary wiernych. W ogóle ten cały ark oparty o ta wiarę jakichś tam trzech tych herosów, to było tak bez sensu, to w ogóle się do mnie składało kupę jakby w takim sensie, że... No to był papież. No jeden chuj, no co to było, no kurwa jakiś tam popę, no. Japoński kurwa pop. Mi się raczej podobał ogólnie ten motyw, ta co go wrobiła w pierwszym odcinku i Vici. Potem ten Vici i ten... Jak na się nazywał ten król później, bo nie na go nazwali. Nie wiem, chuj tam. To mi się nie podobało ogólnie, bo niby Trasz. Początek był okej, w porządku, zdradziła go, tylko potem jak ona robiła te wszystkie knowania na niego, to wyglądało to na czystą komedię, nic poważnego w ogóle. No ale to po prostu, głupie było to, że mieli ściąć te głowy, to kurwa, że nie. No, dokładnie. Kurwa, to no, już wiedział... No, to właśnie było słabo. A już wiedział, że to już będzie kurwa dno i to już było dno wcześniej, ale wtedy to już nie wiadomo. Ale pierwsze odcinki, no rzeczywiście mówiły sobie, a to może być ciekawe, no nie? Dokładnie. To może być ciekawe, a potem... Znaczy, właśnie to jest to było wiele gorszych anime niż to w tym jakby roku, ale chodzi o to, że on po prostu liczył na nie, a zawiodły. Dobra, mnie nie rozczarowało. Drugie anime, co mnie rozczarowało, to chyba też nie będzie zaskoczenia, czyli drugi sezon One Punch Mana. To było anime, na które czekano w sumie już od lat, można powiedzieć, bo ile lat temu był ten pierwszy sezon. Kurwa, my tak liczyli na wspaniałą zabawę z One Punch Manem, że znowu będą jakieś śmieszne mordy. A ty tak chyba One Punch Mana w ogóle nie było. No i to chodzi, graficznie to było. No ja wiem, nie to było. Ale już palikograficznie. Ale i tak jakby pod kątem tej historii to w ogóle nie ciekawe, kurwa, nie było. Takie jakieś takie nijakie to było po prostu. Taki w ogóle nie ten poziom jakości, co reprezentował ten pierwszy sezon. Tak, nie było takich gagów. Jakoś nastawili się jakoś tak dziwnie na... To jest na podstawie mangi. Tak? Bo są dwa źródła jakby tego, jest webcomic, czy jak to tam nazwać, taką manga, a inaczej, manga wydawana przez tego głównego twórcy, czyli gościa, który ma nick One, i potem jest jakby manga tworzona przez takiego drugiego gościa, który tam jakby ta historia przekłada na ładna kreska, nie, bo on nie potrafi malować ten One. No, więc tam są takie dłużyzny, które były w tej oryginalnej mandze, a czy inaczej, w tej mandze, która jest na podstawie tego webcomica, czy jak to tam nazwać. No. Więc takie dużyzny są jakby wciśnięte w ogóle tego... Czy w ogóle w tym sezonie jeszcze problemem dla mnie był ten kurwa główny, nazwijmy to zły. Tak, kurwa był nijaki jakby. Kurwa ten Groot tam... czy ten taki kurwa... Garo! Nie, no ten Garo. A ten! Leżyłeś o tym Groocie z podziemi. On łaził i napierdalo kurwa bohaterów. No. Ani się nic z nim nie rozwiązało w sumie. No bo to jest...
Jak myślisz, no? Wczoraj na 3 kolejne sezony. Nie, no, jeszcze jeden. Zobacz, czy... i tak skończy się One Punch. Właśnie nie. Czy jakby Middle Punch. Właśnie nie. Znaczy Sirius Punch? Nie wiem, ale taki zwykły. Myślę, parę będzie. Znaczy śmiesznie było w Androczmanie, że pierwszy odcinek dawał wielkie nadzieje, bo był fajny pierwszy odcinek, który on wszedł do tego domu, tego co był niby najsilniejszy, okazał się takim gamerem, który siedzi na PlayStation, pamiętacie to? A ten King. Pierwszy odcinek był wow, to będzie ten sam, ta sama ścieżka, wiesz, ten sam rejcik jak pierwszy, tak samo będzie fajny, a potem właśnie mało, mało, słabo. Znaczy mi się jeszcze podobały takie elementy, co było, wiecie co było tam, bo w środku był taki turniej, co mówił. No udział. Właśnie, ten turniej. To było też jeszcze zabawne. Tak, był filler. No, ale był kurwa lepsza część tylko. Filler był lepszy od oryginału. No reszta to był kraw. Tam się działo w tle ten garu, a tu mi no, był ten pan patrzył na ten turniej, to było zabawne tak patrzony. Zgadza się. No turniej był fajny i pierwszy odcinek, a reszta to... Dobrze, to tam masz dalej, panie Rafale. Dalej mam... też kolejna rzecz, tutaj panie będzie zaskoczeniem, czyli Mob Psycho drugi sezon. Nie dziwi, że cię rozczarował, skoro pierwszy nie był zbyt jakiś szczególny, więc drugi nie to co? Ja liczę, że w tym drugim sezonie... Skoro miał ocenę minus 9, to ma minus 10. ja liczył, że ten mob Psycho będzie jakby... A co powiedzieli fani? Będzie kontynuacją, nie? Fani ocenili wyżej, to jest 8,5. Ale nie, wiecie co, bo w tym sezonie... To jest 8-9 prawie. Popatrzcie, pierwszy sezon się skończył tak, że on tam już walczył z tą kurwą organizacją w tej siedzibie, nie? No. I on liczył, że to się jakby dalej rozwinie. A to spowodowało, jakby był taki lekki reset tej serii w drugim sezonie. No, ale potem na końcu znowu się cieciali. No, i znowu, to dla mnie był sezon jeden, kurwa jak kalka skopiowany praktycznie. To się niczym no, nie różniło pod tej fabuły. No było, a na co liczyłeś? Ja liczyłem na kontynuację fabuły z pierwszego sezonu. Jesteś naiwny. No dlatego ja jestem... Nie masz. Nazwę to inaczej, jestem rozczarowany. A zapłaciłeś? Masz jeszcze dwa, czy ile? Jeszcze dwa. Jedno jest jeszcze na tym też takim średnim poziomie. Ostatnia ze tych średnich to jest ta... To tylko Japończycy, panie. Ore, Wosuki, Nano... A to co my ostatnio? To o tych dziążkach, co tam każda jest tą kwiatkiem. Tym bratkiem. Kurczę, twoja lista jest taka bardzo prawda do mojej. Ale pierwsze trzy odcinki to jest coś. No właśnie, no, właśnie to jest... Nawet cztery. To jest ten sam efekt, co ten maszczowny. Za dużo. Że początek się zachęca, a potem znowu jest to samo. Była taka torpeda, a potem zaczął się wygłamała. To zaczął mnie irytować już. No właśnie, dlatego to miało też chuj potencjał, znowu zmarnowany, znowu przez nie wiem z jakiego powodu, może materiał źródłowy, może... Cenzura japońska, chuj. Na pewno materiał źródłowy. Co tam ile cenzurować? Nie wiem, może było zbyt ostro. Bitch please. Nie wiem, teraz się pokryję z moim. Teraz na szczycie, na wyżynach moich rozczarowań. Na wyżynach chujowości jest co? Na wyżynach chujowości spięła się Ani Fureta. Nie, to nie mam. Nie wiem, czy możemy pokazać wspaniałe potwory CGI animacji. Trzeba było przyszykować screenshoty, no to już ciężko teraz. To nie na Google. A co mu wpisać? Ari Fureta... CGI. Chujowe CGI. Ari Fureta krapi CGI napisz, na pewno znajdzie coś. Ciekawe. Ale tu nie tylko CGI, tylko ta końcówka też. Nie wiem, z połowy to anime zaczęło się psuć. O, patrz, Awesomely Bad. Nie ma adblocka. Musisz w górę kliknąć tym. Na X-a możesz dać. Ja zawsze daję na X. O patrz, jest jakiś podchwyt. Jest ten kurwa skorpion. O kurwa, jest CGI. No, tu nie ma animacji, ale jakbyś to widział w akcji, to jest totalne gówno. Ale to jest tylko wisienka na tym torcie gówna. Więc jakby... Oprócz tego fabuła, która się opiera o to, że gościu kurwa staje wdupiony tam do podziemi. Znajduje Manastona, którego zamiast użyć, to kurwa pije z niego woda, a to już w ogóle, już o tym wspominał wcześniej. A to woda tam była, nie? No ja, ale oni mówili, że Manaston jest kurwa najpotężniejszą rzeczą na tym świecie, a on zamiast go użyć, to kurwa woda z niego sączył, kurwa. Dobra, nieistotne. Potem znajduje dziewuszka wampira, taką loli, kurwa tam w jaskini, kurwa uwięziona od lat. I tak se hasają przez świat. Zostałem najlepszymi przyjaciółmi, dołączył do nich kurwa kobieta królik z
z dupnym młotem, potem kurwa smoka ruchają w dupę i na samym końcu dołącza do nich kurwa loli wodnik kurwa, żeby dokończyć tego idealnego pierdolnego komba. Nie pamiętam loli. Kurwa, to trwa to 5. Powiem wam, że ja to jakbym tak włożył takiego koszyka, to bym to ułożył zaraz obok Osama Game'u, kurwa. To jest do mnie na tym samym poziomie. Więc jak dla mnie to jest kurwa jedno z najgorsze anime tego roku. Easy. Musiałem odrzucić. Kappa. No, nie polecam. Też Patryku, teraz twoje rozczarowania. Polecam. Teraz twoje rozczarowania. Polecam zobaczyć. Nieważne, czy się będzie podobało, czy nie. Warto zobaczyć. Patryku, twoje rozczarowania. Chciałem. Ale 5 takich rozczarowań, nie wszystko. Nie mu 5. To ile masz? Nie? Zobaczymy zaraz. O, to możemy je tu już je zabudować. Masur, masur. Co? Dam? Tak, to jest moje rozczarowanie. Mogło rozczarować. A czego się spodziewałeś po tym klasyku? Niektóre je zachęciło do... Nie wiem, może za głęboko się za w temacie, żeby jakby takie rzeczy tam się wyprawiały, żeby odbierać... Ale Endy miał fajny. Patryk, polecą manga. Nie polecą manga. Nie polecasz. Nie, to był błąd w ogóle, żeby to tłumaczyć. Nie wracajmy do tego. To było zmarnowane 12 tygodni życia w ogóle bez sensu. To było w tym taki jakiś filmie, jak ty stara kurwa, zmarnowałaś mi 15 lat. Gdybym miał dać rękę, to bym teraz kurwa nie miał ręki. Nie, no jak widać pośrednio, to tam ludzie lubili, no ale kurwa laicy pewnie. No. Znaczy, tak jak ja. To się oglądało, żeby mieć bekę. No nie, nic więcej, no nie? No i tyle, no. Ja to oglądałem. Ale dlatego jest moje rozczarowanie, no bo tu jakby zostało wspomniane, to nie są najgorsze serie, tylko które rozczarowały. Ale no, właśnie one nie rozczarowały, moim zdaniem. No ciebie nie, ale mnie rozczarowało. Dobrze. Przyjmuję do informacji. Ale tak naprawdę nie rozczarowuję, żebyście wiedzieli. Ja w sumie też nie rozczarowałem, kurwa, to było tak gówniane, jak myślałem. Bo jak widać, po ocenie jest B. Zbyt płytko w tym siedzicie, dlatego. Dobrze, Patryk, co tam dalej? To była chujowa bajka. No chujowa bajka, i dlatego nie rozczarowuję. Za rozczarowaniem O tym żeśmy nie rozmawiali w końcu. No nie, bo nie było za dużo. Średnia 8,05, czyli warto po tym pojechać. Tak. Mnie bardzo rozczarowało, bo liczył na coś super. Na 14 odcinku już. A się okazało nudne w chuj. To dużo przypadków. Obrzydliwie nudne. To nie takie kejon te. Nie ma kurwa kejon. Myślałem, żeby grali się kurwa. To jest taką bardziej drama na Marsie, nie? Dobrze go na Marsie. Ja na Marsie. Kurwa drama, myślałem, że będzie jakiś. Czy tam były jakieś takie gagi, nie ale... Co powiadały się nożyce? Niektóre słaby repertuar z piosenkami, mi się będą lepsze. Jest okej, oni grali kurwa dobre tutaj. Nie, no tutaj piosenki były nawet spoko, ale... Ja nie będę tym piosenek. Jeśli nie wiadomo, Kejoni, kurwa. Kejoni były chujowe piosenki. Nie rozwalił, go nie poszli szukać tego tam. Jeszcze, jak ta Miu śpiewała, to jeszcze było w miarę, bo ona miała głos, ale ta kurwa ta. Jui, ja pierdolę. Dobra, nieważne. No w każdym razie to mnie bardzo rozczarowało, bo liczył na coś ciekawego. No w sumie sama średnio, jakby już. Nawet patrzcie, tutaj u góry jest Mal i tam jakiś free concert, i nawet są te postacie, nie? Z tego Current Tuesday, więc. No. Jak możesz dać komuś na imię Tuesday? Tutaj jest moje wielkie rozczarowanie. Kanata No Astra. Jest chujowa bajka. Ale ty robisz tak, masz taką postawę. To jest chujowa bajka i chuj z wami. Weźcie, nauczcie się. Kurwa nie oglądaj tego telefonu. No tak kurwa prawda. Co tu kryjcie? No, to pierdolę wam, no nie? Jesteś tam przeklikał tego kroku. No, bo było no tak... kurwa! A to trzeba było przeklikać. Znaczy, nie to się jest podobało. Nudna seria, która polega na tym, że pierwsza połowa to jest takie skakanie po planetach, jest postać A, ma problemy. Rozwiązujemy na planecie A, potem jest postać B, planeta B, rozwiązujemy, a potem już skończyły im się ciekawe postacie i zaczęli robić podwójne lajery, że jest postać A i ma problem
A2 i rozwiązujemy go na planecie kurwa C5. I na takiej zasadzie poleciało. Nie było tak. Były kurwa postacie, które miały parę lajerów. I... Tam naprawdę fabuła, bo to były ostatnie 4 epki może. Tak. I ta fabuła... Przygoda była fajna. Chuja. Chuja. Fajna. Nie była fajna przygoda, była nudna. Kurwa, weto. Główny bohater był, chujowy. Tam był też ten problem, pamiętacie sobie, wam to gotował, że kurwa, oni na początku już wiedzieli, że ktoś wśród nich jest tym chujaszem. Patrz. I nikt się tym nie przejmował. No dokładnie, patrz, jest 90 dni. Patrz, kiedyś powiedziałeś, że nie lubisz takich bohaterów, którzy są zbyt dobrzy, zbyt honorowi, że jak to no ale nazwać. Nie panie, że gdyby bohater... A ten główny bohater jest taki, kurwa. No to był Gamu, ja to znaczy, że to mi się seria podobała. Ja też liczę, że on zginie, kurwa, ale żeby wiedział, że... Się bo ty był chujowy! Kwiatku zgrzewa, no nie? Ja tak szczerze mówiąc, to seria zyskała, że tam parę tych postaci zginęło, jakby taki kurwa resztki dotarło, albo ten wrak tej kurwa statku taki ledwo odstępy dodryfował. Francuzy tam po nie zginę. I taki wychudzony koleś jakby z Auschwitz. Papu. I bez jednej ręki, żeby było adekwatnie, no nie? No seria by zyskała, ktoś by zginął, ktoś by kurwa rękę opierdolił, żeby kurwa upożyli. Kanibali. Kogoś by tam zwłocili, kurwa, tego brakowało w tej serii, ja nie mówię, że nie. Wiesz czego to brakowało w tej serii? Dziewczynka, ale... Oni no, zamiast najebywać tyle tych przygód na planetach... Ja by zjedli. Oni powinni byli... Czy to chyba lepiej większego upiec, nie żeby było więcej żarcia, a mało zgwałcić. Ale, nie, kurwa, to jest mało wsadzić od razu do piekarnika, tak to musi... Ale, oni, ale jakiego piekarnika, jak byli na bezludziu? Oni powinni... Chyba, że uchomiliby silnik tam z tego statku kosmicznego. Na razie pieczą i robią składniki, wiesz? Musisz poczekać, aż przyrządzą tą małą, biedną dziewczynkę i go pokryją, ale wiesz jak, najpierw wykorzystają, a potem spalą, albo tam zjedzą. A bo ten główny bohater przez swoją dobrość powinien najpierw upewnić jedna ręka, zjeść i drugą, no. Na koniec byśmy mieli jakieś podrobek, kurwa, serca i wątróbki. Tak, na końcu by nie umieli mówić, bo tak długo byli sami w kosmosie, żeby otwali tą puszkę, to on by szczekał na nich. Dobra, możesz dokończyć mi ich teraz. Jak już została loli upieczona, jest jedzona i zgwałcona, możesz już... Kurwa, jest jedli tego. Oni powinni byli w tych pierwszych epach, zamiast zapytać, kurwa, tymi planetami, co Patryk gadał, powinno było być więcej akcji osadzonej na Ziemi i pokazywać, kurwa, jakieś intrygi tych, tam, kurwa, rodziców. Być... A tam się chuja działo i... Ale ci rodzice mieli na nich wyjebane, chcieli ich, żeby zginęli, więc jakby, jak to mieli pokazać? Ale tam miało być coś na zasadzie, nie wiem, kurwa, jakiegoś backstory z nimi, bo w ogóle mnie nie interesował ich los, kurwa, mnie interesowało, co się z nimi stanie, z tymi rodzicami. Ja by osobiście olał ten cały motyw, ale bym zrobił coś takiego, że oni by prowadzili takie gry psychologiczne, tak? Neverland. Że kurwa, kto jest, kto chce zabić? To ty? No, i by linczowali, zmęczowali kogoś i by się pomylili, się, o kurwa, właśnie, a takie też się nie działo. Nie? Oni byli zbyt dobrzy. Kara byłby gwałt zbiorowy na przykład. Słoneczko, nie? A drugi temat to jest to, co już bym gadał na podcaście, kurwa. Może jest tak ktoś wykłokł, oko w akcie pokuty, tak. Ale nie, dla mnie w ogóle była... I byłaś już przypasem, bo bym... Wykastrowaliby głowę. Dla mnie było absurdalne to, co oni tam powiedzieli, że kurwa ludzie się przenieśli na drugą planetę i się wszyscy razem zmówili na planecie, że nikomu nie powiedzą, no to było głupie, że historia kurwa tak nie istniała. I wyobraź sobie, tyle milionów ludzi dotrzymuje słowo, no kurwa, to jest tak pojebany koncept, że... To już mogli wymyślić jakimiś falami gamma, że po prostu wyczyścić ludzi o pamięć. Bez sensu to było. Kurwa, bo każdemu dali chip, że wybuchnie jak powie. To już to było bardziej logiczne. Albo może ten portal wybaczył pamięć, jak się przychodzili, to takim... Ale z drugiej strony... byliby tak... Na przykład, nie? Ale patrzcie, z drugiej strony oni musieli zbudować na jakichś takich filerach, na takich ciulatych początkowych historiach takie wrażenie, że to jest zwykłe anime i tutaj nic się specjalnego nie stanie. Idź oglądać, idź po piwo, no nie? A może chcieli, żebyś polubił te postacie? Albo żeby polubili... Ale kurwa, to im się nie udało, chuj. W moim przypadku im się nie udało. Jak powiedziałem, ja po prostu szedłem do serii po 6-5 odcinkach drużyna L i jeb do kosza, no nie? I Seba mi przychodzi, to jest zajebiste, a ja mówię, jesteś pojebany. Słuchaj, Seby, kurwa, no. No daleko zajdzie. No, jesteś pojebany, co jakąś małą dziewczynka tam jest, co na końcu wyskakuje z pieca, ja nie wiem, co ci chodzi. A tam już od początku była. Dobra, myślę, że ustaliliśmy, że to nie jest kontrowersyjne. Seba nie powiedział, że to jest coś jeszcze masz rozczarowanie? Jeszcze jedno. To dawaj. Ale to się tutaj powielo. To ty już mówiłeś. Serio? Tego ostatnio sobie myślał. No wiesz co, weź to zostaw, bo ja to mu ostatnio na razie rozczarowany. A zaczynam od końca.
To może połączmy teraz mój z twoim. Tak? Ale trzymy co tu powiedzieć. No to już chyba jest... Nie wszyscy wiemy, co to trzeba. Jedynie można wspomnieć jako ciekawostka, że my oglądali pierwszy odcinek razem, nie? Tutaj. Jaj, nas zachęciło. A Seba nie przyszedł. Znaczy, bo zachęciło, a ja po prostu kurwa mam chuj, no. Seba, trzeba płaczyć. No. Powiedz teraz milionom słuchaczy. Milionom. Dlaczego nie przyszedłeś? Bo nie mogłem. Nieprawda. Dlaczego kłamiesz, słuchaczy? Nie mogłem zrozumieć tego anime. Tak naprawdę w tym dobro szczarowej na pierwszym miejscu powinno być. O właśnie! Moje nie przyjście kurwa na moje narodziny chyba coś powiedzieć. Nie, no bez przesady. Nie, no będziemy tak dalej. Okazuje, każdy chce pomuchać. No, na top 1 okazuje się, że Seba nie potrafi angielskiego. Umie na jakiś tam poziomie. Nie chciał rozczarować fanów, słuchaczy. Nie no, to tu jakby... To jest moje, ja miałem 5, przygotowałem rozczarowań. U mnie to było numer 1 chyba. Chociaż nie, dobra, w sumie nie ma numeracji, nieważne. No sobie powiedzieliśmy o tym wszystko, to jest numer 5, bardzo mnie rozczarowało po pierwszym arku. A wy się byście widzieli? Tak, ja widziałem. I co sądzicie o tym typie? Ja sądzę, że było świetne imię do trzeciego i wróżyło czymś fajnym. No tak jak wszyscy sądzisz. Pierwszy park. Ale powiedzmy szczerze, to nie było, znaczy to anime nie wynależało, one zawiodło, ale nie należało do złych na pewno, no nie? Bo chociażby potem zawiodło, po trzecim odcinku. No nie, no nie było złe, ale było rozczarowujące. Było rozczarowujące, tak, należy do tej listy, ale one były śmieszne. Potem miały takie fajne gagi, wiesz, takie, wiesz, mówili po angielsku, ci Japończycy, z nim to kiepsko wychodzi, jakieś oh my god, oh my god, ławka wychodziła, wiesz, z dupy wszędzie. Ławka była akurat śmieszna. Wiesz, jest bici. Nie było złe, ale o co? To, że on stracił swój charakter z pierwszego odcinka, mianowicie nie było tego hajda, nie było tego złej strony jego, tak mało była, a wszystkie inne cukierkowo mówią, a wiesz, jak takie dziewczynki, on nie jest zły, my go zmienimy, on będzie, wiesz, on będzie dobry, no nie? Jak będziemy, to my go zmienimy na dobrą stronę. On w ogóle nawet złej strony nie miał, wiesz o co chodzi, nie? Nie, po prostu za mało złego jego. Za mało takiej perwersji. Ale czemu złego? Wy tak dacie, że jest chujem albo coś tam. Nie, on po prostu był realistą. On był realistą. Ale on powinien być chujem i z realistą. Wiesz, on powiedzieć, wiesz, a wezmę ją za cycka potem, no nie? No i wiesz o co chodzi. On powinien tak myśli, a podejdę do niej, wiesz, tak powinno, tak mi się zdawało, że będzie potem. Ale patrzcie, więcej takiego złowrogiego. Ale patrzcie opis ostatnia kapit. Stuck in this hilarious messy situation, each of the 5 students must navigate countless lies, traps and misunderstanding to come out on the top. I te kurwa akapit to jest jedno wielkie kurwa kłamstwo. It's a fucking lie. Po trzecim odcinku to właśnie oszukali mnie kurwa. No właśnie kurwa, to ty byłeś jeden z tych kurwa 5 students, który musiał nawigować między kłamstwem a deception kurwa. Oszukali mnie kurwa. Dobra, ale to teraz leżmy dalej. Ja na czwartym miejscu mam anime, które nawet zapisałem sobie tytuł, ale nie pamiętam. Ten coś tam hentai, co dodałem kurwa kapę. Tam jedynkę. Jak hentai? Nie, zaraz zobaczysz, on to fajnie miał hentai. Kopciuszki, no majteczki. On ma ten jakiś... No, no to tam masz, to wybło wyżej, no. O, to jest to. To jest to, Olek. No. I to... Brawo. To miało być kurwa dobre ecchi, a wyszło gówno totalne. Ja nie chcę już o tym rozmawiać. Tak, po pierwszym odcinku to takie gówno, że... No, ja też... Ale tylko to, że się zapowiadało, to kurwa i coś z pierwszego odcinku się nie, zapowiadało. Nie, po opisie i trailerze. To kurwa się to parę zdań i tak. Ale ja ci godzę, ja to kontynuował po pierwszym epie i dlatego, żeby tu wystawić tą kurwa jedynkę. Tylko po to. Dla naszych słuchaczy, dla naszych fanów. Pierwsza, jedyna jedynka, którą wystawiłem. Specjalnie wytrwałem, żeby to kurwa zjebać. Ale żeby ci to rozczarowało. Mnie to nie rozczarowało, to było tym, czym się spodziewałem. To było gównem. Jesteście kurwa z prośnikami. Miałeś dobre ecchi, a było gównem. Nie. Ale nie, no powiedzmy końcówka, no to jest, jeżeli... Ale to było gówno, ale żeby rozczarowało, aż tak, do tego stopnia. Wiesz czemu rozczarowało? Rozczarowało dlatego, wiesz, jak masz okazję, wiesz, jest tak mało okazji w haremówkach, żeby ktoś wybrał jedną laskę, no nie? Powiedzmy szczerze, jak oglądasz haremówki, to przeważnie albo się ucina z otwartym zakończeniem, albo jest niby nadal kontynuacja tych dwóch osób. Mało ważne. A tutaj masz zakończenie końcowe chyba już, wiesz, że już jest na 100%, że on zostaje z nią, prawda? I na końcu się okazuje, kurwa, jak co się okazuje, no nie? No, że siostra. Że kurwa nie miał liczyć, no nie? Bo okazało się, że to nie jest jego siostra, no. Widziałeś? Nie, bo ja urodziłem, nie wiedziałaś, kiedy się urodziłem 6 miesięcy wcześniej, no nie? A ja,
Ale to dzieci się nie rodzą w 6 miesięcy? Nie wiem, co chodzi, no nie? To a ty myślisz jeszcze o tym durności? A to ta końcówka końcówki rozczarowuje. Ja chciałem zobaczyć końcówkę, która będzie naturalną końcówką, ale kurwa, wymyślili taki twist, że kurwa, koleś mówi jak... Te dzieci się nie rodzą po 6 miesiącach? O mnie, że co chodzi? Wiesz, twist taki, że on to... Nie widziałeś tego do końca. Ja widziałem, ale powiem szczerze, nawet mi ta sytuacja umknęła. Przeklikane. No to ci powiem tak, końcówka wygląda tak, że jest wybór tej głównej bohaterki, której szukał z tymi kurwa majtkami przez jak ślepy... Znaczy, ja wiem, że to jest siostra. No właśnie. No to właśnie to nie jest siostra. No ale wiesz, jak to wynikło. A dobra, no, kurwa, wiesz, ale to, wiesz, co rozczarowuje ten splot na końcu, ten niby twist, no kurwa, no, mówię ci o pośledzonym koleś. No, napiszę tak, że on nie umie liczyć. Wiesz, co chodzi, no nie? No, ale... Tak to wyglądało, po prostu koleś napisał... Wiesz, jak ale może... to źle świadczy, że się z takiej kurwa serii liczyli na jakieś złoto, nie wiem. Nie złoto, kurwa! Wiesz, ja liczyłem, wiesz, na co liczyłem. Ale, ja liczyłem, ale jak inaczej cię może coś tak rozczarować? No ja... Tak, o Boże, o no, kurwa, o oh yeah! Nie, są no, dobre ecchi. Inaczej nie mogę z tego wyobrazić, są dobre ecchi? Takie oczekiwania były, takie kurwa. Nie kurwa, no, to sufit. Są dobre ecchi i są złe ecchi. To jest gówniane ecchi, kurwa. Ja to oglądałem, to było... Mylisz się. No lepiej nie mówię, kurwa. Ja miałem nadzieję, wiesz co dzieje. Ale ja już byłem w gacie, a ty kurwa nie. A ty siostra! Czegoś wiedział. Tak, kurwa, co teraz mam zrobić? No kurwa, skończyć! Dobrze. Tak, no wiesz, jeden tak, a drugi, o kurwa, siostra! Dobra, przechodzimy, że... Końcówce, nie wiesz co zrobić, zadbiać czy co? Nie, no, niektóre rajcują się o no. Dobra, to przejdźmy do trzeciego. Na mojej liście. Ale to jest One Punch Man. Byłoś powiedziane. Praktycznie wszystko. Ja. Na formalności ten. No było rozczarowanie, każdy liczył na tym. Było, ale już. Była zła seria, ale... tej serii, bo w sumie. No, powinno być coś lepszego. Na drugim miejscu to jest... to sobie podsumował tata Janusza. No tak, to tarczownik. Tu w sumie też już wspomniałem, że potem jednak człowiek oczekiwał czegoś lepszego, a wyszło kurwa jak zawsze. To nie jest seria do końca zła, ale jednak te oczekiwania względem tego, co otrzymaliśmy, było dużo większe. Ale dobrze. Numer jeden, o którym jeszcze nikt nie wspomniał, ale to mnie zadziwiło. Myślałem, że Rafał będziesz mieć. To jest seria, która mnie liczyłem na coś dużo lepszego. Domestic Canojo. A to... Ja tego nie dał, ja to myślałem, ale to... No, nie, tak mnie to nie rozczarowało. Ja to mnie liczyłem. Nie rozczarowało bardziej. Ja liczyłem tu na drugiego School Daysa, na kurwa... Zawsze liczysz na drugiego Skuldejsa. No coś, żeby coś po prostu było okropne. Skuldejs nie był taki dobry, przecież. Ale, nie, ale był okropny. Ale kurwa był wspaniały. Nie był dobry, ale był wspaniały. Każdy na swój własny unikalny sposób. Taką prawdę, że Skuldejs się prawie każdemu podobał, a jak godo, że nie, to znaczy, że kłamie. Nie, że przerwa tłumaczenia na 7 odcinku. Był powód. Na pluskocie. No plus krócie. Kurwa, ja wam mówiłem. Jak 6 odcinków. Ja wam mówiłem już nie raz, ja poczynam tego Skuldejsa, kurwa, z epu na epu. Kurwa, na początku taki patrzę, mówię, o fajny romans, obejrz sobie, patrzę sobie fajnie. Dlatego zaczął kurwa tłumaczyć, patrzę, a potem się okazało, że to nie ma romans. Patrzę drugą wielką, no kurwa. Patrzę dalej, tu kurwa przychodzę kolejna. Patrzę kolejna, ja kurwa tam zgwałcili się bonfajerze. Patrzę kolejna, tam jeszcze znalazł. No, what the fuck, a końcówka kurwa upierdyli. Mówię, no kurwa. Nic ino ocenić na 10. Masterpiece. No i kurwa tu liczyłem, że wrucha jedną, drugą, trzecią i czwartą. A tu kurwa co? Tu było, wyruchał jedną, czyli drugą na końcu i jeszcze kurwa jakieś zdjęciem cyknęli, jakimś kurwa lunetą, kurwa. A, to było bez sensu. To było szczapy. Teleskopem, kurwa, to mać. Ja ci powiem, nie liczę, to oni będą zabierali. Ale tak patrzcie, to ma kurwa 18 tomów, co tam się 21 kurwa, tutaj widzę. Co to się kurwa dalej 22. Dzieje? 22! Coś się tam dzieje widocznie. Ale widzi, że na lewo i prawo. Ale widzi, że powróciła sensei. A tam widzę jakąś inną postać w tym 21. Weź tam kliknij, może będzie opis. Kurwa, co będziesz, manga czy to? A nie, opis czasami jest tutaj, w tych tomach. Good ending. Co? Rui, the girl who took his virginity. A nie, to jest kurwa ten opis. Rui. Ale ty nie rozumiesz, że te wszystkie anime, co cię rozczarowują, zauważ, że one zawsze stosują ten sam trik. Zachęcałem cię pierwszym EP.
Żeby potem cię porzucić, kurwa, w tej ciemnej alejce. Ale wiem, że... Żeby cię zostawić z brzuchem. Wiem, że też zawsze idzie o taki mem, że taki dziadek i tak pisze "This bastard lied to me". I to mi idealnie podsumowuje tę, kurwa, bajkę. Ci drany mnie okłamali. Nie, po prostu daje się wyruchać i tyle. No i to tyle, jeśli chodzi o rozczarowanie roku z mojej strony. Dobrze. Kludowałeś. Czyli teraz... fanfary. Boję się mówi, dobra. Sebastian. Nie no, pojechałem się trochę na hype trainie. O nie. Wskoczyłem na hype train tak na Goblin Slayer, a bym się pojechał tak samo ogólnie. Na pierwszym... Ale Goblin Slayer z zeszłego roku. Tak. Ja wiem, bo to tak samo... No to jak? Na tebe się pojechał na hype trainie, to Goblin tutaj Slayer, na czwartym miejscu Kimetsu no Yaiba. Piątym nie masz? Piątego nie masz. Nie ma. Teraz już, co kurwa? Teraz już wiemy, kto se... Kto jak to nie ma sery. Bliźni rozczarowani. Tomek będzie wyżej. Słuchamy, co masz do powiedzenia. Minus 5 kajba, żeby o to by było wyżej. Dobra. Mści się. Nie mści się po prostu. Ja się spotkałem dobrego po prostu, we wzruszające. Pokaż się ocenił, pokaż się ocenił. I ty, Brutus. A to po prostu nic takiego nie było. Porządnie wykonana seria po prostu. Tylko i aż dla mnie. Sześć dałem. Tak. To słabe rozczarowanie. To żeś mnie zaskoczył, ale... Dlatego będą, no, ugadam. Moje rozczarowanie to jest tak 2-3. A cię nie, po prostu musiałem sobie działać to po prostu, że za długo się na serię dobrego. Po prostu potem patrzysz, że się nawet na ocenę godowa, to musi być dobre, nie? I potem patrzysz i... No. Nie jestem widocznie targetem. Myślałem, że te, że tak ta siostrzyczka kurwa z tym bambusem w ryju skrzyni cię zachęci. Nie. Dobra, Gil. Teraz musimy szybko uciekać do auta, bo nas jeszcze nie zlinczują. Nie zlinczują, ty będzie samemu. Będę cię używać jako tarczy do ślinny, wiesz, żeby pluć. Tak, musimy teraz za karę wstać jak bambusem w ryju. Co oni teraz o Tomie pomyślą, no nie? Tam kajpie nie robią. Już gorzej nie będziemy myśleć, wiesz. Więcej się będzie. Chyba, chyba chciałem zmienić ten top 1. Słuchaj, naprawdę jesteś rozczarowaniem roku. Dobrze, co tam masz jeszcze? Dobrze, na kolejnym miejscu Sara Zanmai. To był ten od autora tego Mawaru Penguindrium, Yuri Kuma Arashi. Jak to się pisze? A to o tych takich... Sara Zanmai. O tych takich kapach. Sara Zanmai. Dobra, nie chcę mi się tego wpisywać. Ale pokaż, bo ja nie wiem, co to jest. O takich kapach, kurwa, chujowo. Prowadzili ze szurami. Ja widział jeden Ebi, to było głupie. To jest jedno słowo. Tak. Chyba pierwszy słyszę. A, to mi kazałeś zobaczyć. Mocne 2 na 10. Tak, zgadza się. Widziałeś to! A u ciebie jest 6 rozczarowanie, no. Być please. Bo po prostu ta seria po prostu podejmuje wątki, które po prostu potem nie kontynuują. Są tylko po prostu tak na wystawę, tylko ale to mi się rozchodzi. Ale to było wiadomo, że to będzie chujowa seria. A czy w sumie... Ja właśnie... Nie, znaczy ja widziałem pierwszy raz. Bo jak. Okej, Yuri Kuma to był tam, ona powiedzi, no potknięcie się w ogóle, bo sama historia sobie dobra, tylko wykonanie było słabsze, ale na przykład Mawaru Pinguli mi się podobało, nie? Więc myślę, że to będzie kontynuacja wyraz takiego poziomu wyższego czy coś, a to na mało odcinku według mnie. Na taką historię ogólnie. Gdyby to rozbudowali bardziej, czy to byłoby ciekawsze według mnie. Przesadna wczówka moim zdaniem, no ale to już wielu ludzi miało ten grzech popełniło, więc. Dobra. Ja też w sumie, no. Yuri Kuma! Na przykład ci są liczyli na cycki. Ale graficznie bardzo fajnie mi się podoba. Właśnie przypomniał Yuri Kuma, kurwa. Arashi! Dobra, to kolejne miejsce. Drugie. Date Alive, trzeci sezon. Boże, kurwa, ta seria ze sezonu na sezon tak się stacza ogólnie. Pierwszy sezon fajny, drugi sezon słabszy, ale to co w trójce się uwodwala, zwłaszcza ostatnio się... Nawet po logo jest... widać, że to... Mieliśmy tu mocne bet. I tu jest tylko jeden... Weźmy w dubechy. No w sumie idealnie wyliczone, tak. Tu jest tylko jeden bardzo fajny motyw, zwrot akcji z cofaniem się w czasie, to jako jedyny plus atak, to po prostu... Bohaterowie ci już gówno obchodzą, byleby tylko było robione tak dla kasy bardziej. To jest typowy skok na kasę według mnie. Nie no, nawet tu nawet tego nie ratuję. A ostatni odcinek to po prostu jest typowy gwóźdź do trumny. Warto zobaczyć tylko za kurmi.
Dobra, to może teraz pierwsze miejsce. Dziwię się, że nikt tego ogólnie nie wymienił. Czemu? Chyba my to... się dziwiły, że ty wymawiasz... Nie, nie, po prostu dziwię się, chyba wy tego wodzi w najgorszy, jeśli po prostu, czy tak, zobaczmy, takie szambo typowo. Zobaczmy, co się dziwi. A to tam rozczarowanie sobie, to jest najgorsze serie. Ja wiem właśnie, dlatego godzę właśnie, myślałem, że to będzie właśnie w rozczarowaniach. Ale... Okej, dobra. Nie, wiesz, pamiętaj, mamy inny gość ten, nie? Dobra, jak, jak oczekujesz szamba dobra. I to jest szambo, to nie jest rozczarowanie. To jest chyba zgodnie z oczekiwaniami. Dobra. Pierwszy... Kyakudori. Pierwsze miejsce Dorororo. Moje pierwsze miejsce odjął. Moje pierwsze miejsce. No to rzeczywiście to było rozczarowujące. Tu we się wyjechał. Chyba się z tym zgodzić. Powinien to rzeczywiście ująć na liście, ale to było. Ale zalążek. To znaczy, mi się aż tak nie podobało, że to wyrzucił z pamięci. Tu bym nie powiedział na rozczarowanie, tylko po prostu nie podobało mi się. Mi się też nie podobało po prostu. To było po prostu nudne. Zalążek historii fajny, tylko po prostu za mało pokazywali ogólnie wioskę z tą kotwą w tej wiosce ogólnie coś takiego, skupili się bardziej. Przygody kadłubka. Najlepszą częścią tego anime byłyby dwa przygody z lokalną kurwą. Historia klapa fajna ogólnie, panu. No, taka jest prawda. Na końcu jest zabicie. A to była bezmyślna kurwa, która dawała jednym i drugim. Tak, nie to, to była taka uczciwa. Właśnie nie. Łapczywa. Kurtyzany zawsze szły za wojskiem, ale zawsze szły za jednym kurwa wojskiem, a nie za dwoma. Kurwa tego nie wiedziała. Chciwa, ona nie uczyła się historii. Chciwa, kurwa. Patrz, jakbyś użył jakby epitetu kurwa, to jaką cechą z nią wiążesz? Wiadomo, że chciwa, kurwa. Nie dobroduszna, kurwa. No nie wiem. Dla mnie to jest naturalna cecha, kurwa. Każdej kurwa. No tak. Zakładne. Ale nie, co mogę powiedzieć szczerze, bo ja te Dororo już wcześniej mówiłem, długo wcześniej mówiłem Sebastianowi, że ja grałem w grę, to jest gra, była na PS2. I była świetna, była jedna z najlepszych gier na PS2, to był jakiś tam Sword, inaczej nazywa niż ten Dororo, no nie? Potem była manga z lat 50., którą też poniekąd czytałem, nie całą, ale większość czytałem. I powiem wam, że po tym co ja uwielbiałem, ta gra była prześwietna, to zbieranie tych elementów ciała, to wszystko co tutaj jest takie denne, smutne, no nie, bez życia, ten koleś dopiero zaczyna mówić od 13 epa, no nie? No jest masakra, ogólnie... Raczej stękać. Znaczy, ogólnie historia, w szczególności z gry, bo już nie mówię manga, bo jest troszeczkę sucha, ale z gry naprawdę gra była fenomenalna, ciepło ją wspominam, końcówka w ogóle zupełnie inna, wszystko zupełnie inne. To oni tak powymyślili, znaczy oni to bardziej robili na metodzie mangi. W mangi przykładowo koleś na przykład nie widział, bo w anime było tak, że on widzi te demony tylko, no nie, podejrza? No. Że czuje je, bo on nie był ślepy, ale on nie czuł tą aurą, no nie? A w mandze było tak, że on je tylko słyszał. Przykładowo taka różnica, no nie? On nie widział tych demonów, tylko je słyszał, no nie? Jako jedyny, no nie mógł je słyszeć i ten, ale koniec końców bardzo, najbardziej rozczarująca rzecz, jaka spotkała na początku roku, jak to zobaczyłem, cieszyłem się, że to wychodzi, byłem pełny nadziei, bo to było dla mnie, to powinno w mojej liście być teraz na top 1, no nie, bo tak kochałem tą grę, no nie, tego flafa, tego zbierania ciał, tego porzucenia tego dziecka, no nie, tego, to było fantastyczne. Rzecz to była fantastyczna fabuła, którą ktoś po prostu wrzucił do kibla i zaczęli się masturbować przy tym, spuścili się, potem spuszczali się przez tydzień, no nie? I na końcu jeszcze zapchali ten kibel, no nie? Tak to wyglądało i tak to jest i nienawidzę za to, co zrobili temu anime. I ja nie rozumiem tego rycika 8,23. No ja też nie rozumiem. To są pojebani ludzie, no nie? Ci ludzie są pojebani, no nie? Pokażę, żebyśmy ocenili, żeby nie było... Ja, ale tak pojedyncze. Pojedyncze pewno różnie. To jest naprawdę pojebane, no nie? To przecież te anime nie zasługuje... Ogólnie nisko. Nie, to zasługuje na 4 na 10, coś w tym stylu, to... Ale wiesz, moje 4 nie jest równe twojemu 4. Nie. Twoje 4... Mi się właśnie tak trochę bardziej podobało. Bo u ciebie... Jesteś pojebany, no nie? Dopiero bo ty miałeś ten cały bagaż emocjonalny z tego PlayStation 2, wiesz? To zamrzała twoja ocena. Coś przechodziłeś dzieci z wiem, że to ci tak wyszło, no nie? Ale czasem masz takie zacięcia, nie? Może to dlatego, no? Ale ja nie dyskutuję Gusta. Każdy ma może mieć swoje zdanie, chociaż jest w błędzie, nie szkodzi, no nie? Dobra.
Ale koniec końców to jest gówno. Ten koleś, kto to zrobił... A ty dołeś zrobił... ile? A czy w ogóle masz swoje konto na ja czy... Nie, mam, o może nie mam. Nie. Aha, czyli może to nie w dupie. Korzystam, mam dupie ocenę. 2/10 będą, tylko jeden więcej dlatego, że w ogóle to stworzyli coś na podstawie tej opowieści. Tylko się teraz taki mem kojarzy, tak 2/10 ruchałbym. Nie. A co tam był żywy, co było twoim największym rozczarowaniem, a co tam jeszcze? Nie, moim największym było... Ale ty w ogóle skończyłeś już? Co to więcej o tym mówić ogólnie? A czy ogólnie twoja lista rozczarowania? Ja, rozczarowania to a, koniec, dobra. Dobra. Czyli teraz przechodzimy płynnie. Moje, znaczy, jak to się nazywa? Moim, czegoś, czego tu nie było na tej liście. Poza największym rozczarowaniem to jest Dororo, tak pojadę od przodu. Do góry, no. Dororo, Afuretta. Bo miałem nadzieję, bo kurwa miałem nadzieję, że to nie będzie taki, jak on, że on będzie wpierdalać te potwory i kurwa jego level będzie 9-9 do mnie, jak w Diablo maksymalny. Nie, i myślałem, że to będzie coś głębszego będzie, coś... Myślałem, że miałem nadzieję, że on będzie wpierdalać jeszcze silniejsze demony. No, no i było, wywalił w dupę. No. Przecież on powinien tego wampira ugryźć, nie? To mało. Wysadził, a czy nawet, powiedzmy, ona się regenerowała, zuby ręka, czy tam noga, jak tam zależy, udko, czy źródełko, nie? Tam zależy, co lubi i powinien wpierdolić i zlewelować. Przy tym ognisku powinien rozmawiać, on będzie wpierdolić jej rękę, nie? A czy ona go tam gryzła bez przyczyny, to tak nie, to... No powinien tak zrobić. No. Miałem nadzieję, że będzie coś. Wąpisz. A moim takim, co jest, czy to przodnik... te Orewon, Sukino, Omae, no nie, czyli to co wiadomo. I największym takim zwrotem akcji jest Watashi ni Tenshi, którego nie widziałem. To co sobie powiedział jako piąte do scenę, tego nie widziałem. Ja tego nie widziałem, ale to było moim rozczarowaniem. Dobra, rozczarowałem się z sobą i musiałem to... Rozczarował cię kolega. I to nie pierwszy raz. Dobre. No, Widzisz, rozczarowało cię. To mnie okładka mnie rozczarowała razem. Znaczy, no nie było określone, czy ta seria musimy widzieć, czy nie, po prostu rozczarowało. Wiesz, rozczarowało go to, że jego to już oczarowało. Ale Sebaj też rozczarował, że go rozczarowało jajba. No dobra. Myślę, że jeszcze pójdźmy na koniec, bo w sumie o 3 osoby widziały te Beastars. Może powinniśmy to ocenić. Bo ta, skoro to anime jest w naszym top 5, to może by wypadało mieć na jego ocenę. W sumie nie ma sensu nie za dużo gadać, no bardziej byście powiedzcie po prostu każdy z was jaką znajdziecie ocenę. 7. A Sebek z grubej rury, bo nie oceniał. To niech będzie 7. Nie oceniał. Niech będzie 7. 8. To jest 7. Chyba, że weto. No, ale to nie, na jedno anime nie ma weto. No, no to było bez sensu. Ja 7 jest good. Good, good. Good. No, bardziej niż good. Good anime. Dobra, no to co? To w sumie po tyle, nie? To może tak na końcówkę jeszcze się zapytam. Co sądziliście o tym zabójstwie tego... Pierwsza myśl, jaka wam przyszła po tym, jak ten... jak on się nazywał? Trump. Zabił... O, ale zmiana tematu. Ale nie. Co chcesz nie, do bajki zachęcić? Poza linią. To jest taki suchar, no nie? Co pierwsza myśl, jaka przyszła wam, nie? Jak to tutaj zabił tego generała, no nie? Ja słyszę, że możliwe, że żyje. A ja sądzę... Że będzie sypać. Tak? Bo niby był Kiun, był jakiś tam generał, powiedzmy miał kody do jakichś tam różnych tam, bo tam niby chcą, Ameryka chce rozbroić Iran, nie? Z tej broni jądrowej, czy tam, bo tam oni tam mają te reaktory, więc będą pozyskiwać uran i mogą robić broń, nie? A to jest nie na temat. A ja sądzę, więc że... możliwe, że żyje. Znaczy, nic mi do głowy nie przyszło szczególnego. A mi przyszło pierwsza myśl, nie? Trump ma notatnik śmierci. Wiesz, wpisuje w komputerze, no nie? Generał i wyszli, no nie? Podobno go dziwnie zabili, nie? Więc to jest kolejny powód, że może żyje. A ja po prostu sądzę, że Trump ma notatnik śmierci. Została jedna ręka z sygnetem, więc może poświęcili rękę. Obcięli mu łapa jak temu. Astry. A potem Trump weźmie tą rękę i zje i będzie jego mocny. No, ale ja sądzę, że jestem za notatnikiem śmierci i...
On... Nawiązałeś. Jebany po prostu znalazł. Jest rajtem. I pasuje blond włosy, to jest rajt. No nie. Nie, to jest amerykański, kurwa. Nie, z Netflixa, kurwa. Ameryce go dają, że Orange Light Man Turner. Bad. Light Turner. Ameryce go dają, że Orange Man Bad przecież. Dobra, zakończmy to. Jeszcze coś mamy do... A co tak głupie, tak kończmy to. No to trzeba tak się pożegnać, nie? Ze słuchaczami, tam, których jest tam trzech, czy tam ilu. Ale co to się pożegnać? A czy możemy powiedzieć na przykład, że hejterom chuj w dupę, nie tak ostatnio? Jedyne, co możemy jeszcze powiedzieć, to ogólnie oceniamy te sytuacje. Ale nie ma hejterów, to całość. Ten rok. Znaczy, no o, podsumowanie roku. Ja w sumie nie pamiętam, jak ostatni rok był, więc... Ty też nie. Znaczy, moim zdaniem ten rok był... lepszy był niż poprzedni. Możliwe. O dziwo. Też mi się tak jakoś wydaje, że... No, na pewno był lepszy niż poprzedni. Gdybym miał jakoś ciężko wybrać tę serię, tak kojarzę. No, dużo było takich dość fajnych. To warto było obejrzeć. Ale rozczarowań było równie dużo. No, bo... Goblin Slayer numer jeden, nie wiem, kto był. Rozczarowań? Rozczarowań, no. Niestety. Zbyt wybujałe oczekiwania. Tak, myślałem, że będzie więcej goblinów i więcej gwałtów. Więcej cycków. A to na wszyscy liczyli. Nie, nie, ja tłumaczyłem sobie. Ja jedyne, ale... co oczekiwałem, to były gobliny, gwałty i gwałty na goblinach, albo gobliny, gwałty na ludziach. Nic więcej nie oczekiwałem tego anime. Spierdolili. Nie było, był tylko jeden odcinek. Ale pomyślcie logicznie, jakby to była fabuła, na czym by to miało polegać, jakby ciągle kurwa były gwałty i zabijanie goblinów? Czy to by sensu nie miało? Ale by zabijali nas to goblinie. Byłoby top 1. To byłoby top 1, 9 znaczy, no właśnie, nie, no nie zabijali cały czas goblinów. Czy to były te kurwa epy w tej wiosce, tam, tam się zbierali kurwa cały ep, żeby sobie tam pójść i tam... Brakowało gwałtów. Dobra, ale to już abstrahowanie od tematu. No. Czyli żegnamy się ze wszystkimi. Trzymajcie się, do usłyszenia znowu. Do widzenia. Kolejny odcinek tego typu dopiero za rok. No. Będziemy tęsknić. Wiele zmieni się może w tym roku. Nie wyłączaj, nie wyłączaj mnie. Pójdź od nowa, lajkuj, subskrybuj i pójdź od nowa. Zrób takie kółko, tam jest. Nie wiem. Nie to poruszczamy tego roku powinno być niewielka ilość lajków. To, to swoją drogą. Jeszcze mniej subskrypcji. Nie gardzimy dislajkami, no nie. No? I tak nie wiesz, gdzie mieszkam. Dobra, to do następnego, hej. Hej, na razie.